Halo, halo, dobry wieczór, witajcie. Witam Was serdecznie. Widzę, że jest Was trochę. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o C20, ale gdybyście mieli jakiekolwiek pytania odnośnie czy to samego C, czy też kursu online, to dawajcie znać. Dajcie mi też znać, czy dobrze mnie słychać, czy dobrze mnie widać, jak z jakością, czy wszystko w porządku. Jest trochę opóźnienia pomiędzy tym, co ja tutaj mówię, a tym, kiedy to na YouTube dociera, więc nie stresujcie się, jeżeli od razu nie będę odpowiadał na Wasze pytania. Mam nadzieję, że jest tutaj też parę osób po moim kursie stacjonarnym. Jesteście? Widzę, że już piszecie, że jest wszystko ok, więc super. Yy, osoby po moim kursie, będę miał do was prośbę, gdyby pytania dotyczyły odnośnie czegokolwiek, co wy już wiecie, czy to odnośnie organizacji kursu, yy, czy samego C++, to odpowiadajcie innym, gdyby, gdybyście po prostu wiedzieli. Ja będę czytał czat na bieżąco, też będę odpowiadał na wszystkie pytania yy, i będę monitorował sprawę. Dobra, gotowi na C++20? Jest dwie po 19, więc myślę, że możemy zaczynać. Ja mam też taką zasadę, którą też stosuję podczas zajęć, że nie lubię za bardzo czekać na spóźnialskich, bo wtedy osoby, które są punktualnie, czują, że no, po prostu one muszą czekać i mają karę za to, że są punktualnie. Natomiast wolę od razu wystartować i wtedy osoby spóźnialskie wiedzą, że coś straciły, jeżeli już o czymś zaczniemy mówić. Ale spokojnie, bo zawsze na początek stosuję taką małą. Zasadę, że coś Wy musicie przedstawić od siebie, coś na rozgrzewkę. Więc przełączę się już na prezentację. I przedstawię wam plan. Plan na dzisiaj jest taki. Najpierw jest intro do 10 minut i to jest właśnie ten czas, kiedy myślę, że spóźnialscy zdążą już dołączyć. Później zrobimy sobie przegląd nowości w C20. To potrwa około 50 minut, ale też nie wykluczam, że może się przedłużyć chociażby aż do półtorej godziny. Ja akurat mam dzisiaj elastyczny, jestem elastyczny, więc może to potrwać. Nie ma z tym żadnego problemu. Gdybyście mieli dużo pytań, to wtedy więcej zajmie. Opowiem Wam też troszeczkę o kursie online w Coder School, który prowadzę. To będzie około 10 minut takiego self-sponsoringu. A potem tak naprawdę, jeżeli już przerobimy wszystko i mówimy, no to mamy. Sesję QA, czy też AMA, możecie mnie zapytać o dowolną rzecz, czy to o oprogramowanie C, rynek pracy, czy o sam kurs online. Nie mam pojęcia, ile to potrwa, ale na koniec tego webinaru chciałbym zamknąć przed sprzedaż kursu C online i myślę, że to będzie około godziny 21. Dobra, to na początek chciałbym troszeczkę się o Was dowiedzieć. Zanim tak zaczniemy, żebym miał jakieś pojęcie, napiszcie proszę na czacie. Wasze imię. Niektórzy oczywiście imię będą już mieć w Niku, ale imię, czym się zajmujecie, jaka branża przede wszystkim i dlaczego właściwie C. Co Was w nim interesuje? Dlaczego akurat ten język? Jak gdybym miał napisać coś o sobie, to byłoby to tak. Na imię Mam Łukasz. Jestem programistą oraz trenerem, a co lubię w C? A no to, że pozwala on napisanie czystego kodu i pozwala też napisanie wydajnego kodu i te obie rzeczy można osiągnąć jednocześnie, o ile oczywiście nie pisze się w stylu języka C. Znaczy, nie neguję tutaj, że język C jest zły, yy, ale jest on zupełnie inny i to też jest takie duże nieporozumienie, które wynika z uczelni, że jednak uczy się C plus plusa pomieszanego z C. Więc czekam na chwilkę, aż coś napiszecie, czym Wy się zajmujecie. Kuba już pisze. Jakub Embedded Software Developer, C++ dla rozszerzenia wiedzy, okej. Okay. Cześć Kuba. Dlaczego C++? Marcin odpowiada, bo był na studiach. No czasami tak jest, C++ był dużo uczony w poprzednim dziesięcioleciu. No i Jakoś tak zostało, że uczyli go w taki dość, w taki sposób, jaki na owe czasy był, powiedzmy, przyjętym standardem, ale w dzisiejszych czasach to już niestety zupełnie inaczej się powinno tego języka uczyć. Artur, cześć Artur. Cześć Paweł, ty robisz w Javie, tak? Znam cię. Prowadziłeś nawet kurs Javy u mnie. Maurycy, studiujesz informatykę na PWR. C to pierwszy język programowania, z jakim się spotkałeś. Ok. Michał, ty jesteś po kursie stacjonarnym C, i dla ciebie C jest najbardziej poukładanym z języków programowania. Miło słyszeć. Ja też lubię C++, lubię również Pythona. To jest taki mój drugi język, który, którego dość dobrze znam. Przez chwilę miałem okazję w JavaScriptie troszeczkę pisać i akurat uważam, że ten język nie jest poukładany. Są różne dziwne rzeczy, które moim zdaniem mają dziwne efekty i to trzeba niestety wyryć na blachę i wiedzieć kiedy ten język jak się zachowuje. Artur że bez różnicy narzędzie jak każde inne grunt to dobrze wykorzystać. Jasne, też jestem tego zdania. Nie jestem jakimś fanatykiem C. A język programowania to jest narzędzie i powinno ono służyć do wykonania swojej roboty. Jeśli w innym języku coś się zrobi lepiej, to powinniśmy użyć innego języka. Paweł Product Owner. Chcesz się przebranżowić? C był na studiach. Hej Paweł. Jakub student podoba Ci się struktura języka, semantyka. Uhum. Cześć Bartek, Ty się przesiadasz na C++. O, jest też Bartek, który jest trenerem C++. Cześć Bartku, witamy, będziesz mógł mnie sprawdzać merytorycznie, czy nie gadam jakiś głupot. C++, ponieważ duża kontrola nad tym, co się robi, duża popularność, da się zrobić bardzo dużo. Język kompletny i da się komponować piękne abstrakcje. Uhum. Marek, Ty jesteś początkującym programistą Embedded. C dla poszerzenia wiedzy. Mhm. Co myślę o C-Sharpie? Takie pytanie z ciekawości. Nie miałem okazji programować komercyjnie w C-Sharpie, więc za dużo nie powiem na temat tego języka. Bardziej tak z zainteresowania kiedyś przeglądałem i myślę, że tak samo dość ciekawy język, w szczególności gdy Microsoft już udostępnił możliwość pisania w C-Sharpie także pod inne platformy, pod Linuxa, pod cokolwiek. Myślę, że to na pewno wyszło na plus dla tego języka, ale jest parę konstrukcji, które na pewno ułatwiają niektóre rzeczy, na przykład gettery, "setery", ale za bardzo nie znam tak tego języka, żeby się wypowiedzieć. Piotr, jesteś geodetą i chcesz się przebranżowić. Chciałeś dawno temu, a teraz jest czas, faktycznie. Mamy koronaferię, przynajmniej niektórzy, troszkę więcej czasu, więc akurat... Dobry moment na rozwijanie dodatkowych umiejętności. Paweł, mówi się, że C++ jest dobry na początek, bo potem już jest łatwiej. Też się z tym zgodzę. Znaczy niech możesz też zaczynać od zupełnego zera, assembler albo coś takiego, ale y, nigdzie się, myślę, tak nie pisze assemblerze za dużo, chyba że jakieś wstawki, jedynie fragmenty gdzieś przy sterownikach, czymś naprawdę niskopoziomowym. Ale C i C++ to takie języki, z których dość łatwo jest zacząć i potem zmienić. Mateusz, student. Znając C, można bezproblemowo nauczyć się innych języków. Nie jestem tego samego zdania. Piotr, administrator systemów. Cześć Piotrze, C daje Ci satysfakcję. Mhm. Kiedy się napisze program, a ten zaskakuje i działa bez błędów, to fakt, bo jedna rzecz to, gdy program się kompiluje, to jest pierwszy sukces, a drugi, jak jeszcze nie poleci żaden segmentation fault. Co wcale nie dowodzi tego, że on działa w 100% poprawnie. Mikołaj, IT Support. I odkrywaj, że interesujesz się elektroniką. Super. Eryk, C od lat 2000. Niestety, programowanie głównie AVR. Student elektronika. Też trochę się zajmowałem AVR-kami, bardzo to lubiłem obecnie nie wiem jak wygląda rynek i czy dużo się na AVR-ki pisze raczej wszystko przeszło na army całe mbed i wszelkie takie mikrokontrolery bo na armach już teraz chodzą ale avr są fajne tak żeby się tego nauczyć mieć taki mikroprocesor i sobie go zaprogramować z armami pewnie jest troszeczkę trudniej dobra słuchajcie 19:10 myślę że większość osób się przedstawiła albo przynajmniej ci co chcieli Pewnie jest też parę osób, które po prostu nas, obserw nas obserwują. Yy, troszkę dokładniej o mnie, być może chcielibyście wiedzieć, co w, w ogóle takiego robię, czym się zajmowałem. To jeśli chodzi o moje doświadczenie, to jest nie tylko programowanie. W chwili obecnej jestem przedsiębiorcą i trenerem w kodersku yy, wyłącznie od listopada. Do listopada jeszcze pracowałem na stanowisku programisty w Noki. Tam programowałem w C i w Pythonie. Byłem też wcześniej liderem zespołu, trenerem wewnętrznym, byłem Scrum Masterem. Część z Was być może nie wie, kim jest Scrum Master, w szczególności jeśli nie jesteście ze świata IT i Scrum Master to jest taka rola, której brakuje mi chyba w każdej, w każdej firmie, właściwie w każdym dziale. Scrum Masterzy są obecni głównie w IT i to jest taki dobry duch zespołu. Osoba, która dba o to, aby wszystko się dobrze kręciło, aby była dobra atmosfera, konflikty były rozwiązane, motywacja była wysoka. Po prostu, aby robota była dobrze zrozumiana i wykonana, i aby zespół zwiększał swoją wydajność i też proponował usprawnienia. I myślę, że ta rola Scrum Mastera dużo mnie nauczyła o komunikacji międzyludzkiej, o motywacji, negocjacjach, czyli ogólnie takie umiejętności miękkie, które bardzo mi się też przydają teraz w pracy jako trener C++. Jeszcze Tomek się dopisał. Cześć Tomku. Konstruktor elektroniki. Piszesz dużo w C. C++ hobbystycznie. Super. Myślę, że nie będziesz miał problemów, skoro piszesz w C z ogarnięciem C. Co jeszcze o mnie? Byłem też długo recenzentem kodu, czyli tak naprawdę sprawdzałem kod innych ludzi, trzeba było przyklepać, czy spełni on wszelkie standardy. To jest dokładnie coś, co teraz wykorzystuję także na naszych kursach. Przeglądam dużo waszego kodu i wskazuję miejsca, gdzie można go usprawnić. A zaczynałem od web developmentu. To jeszcze było w czasach liceum, nawet nie wiem. Zacząłem w ogóle przygodę z HTML w podstawówce, ale to robiłem sobie stronki tak hubystycznie. Internet w ogóle nie był popularny, więc gdzieś tam po dysku jaki trałem, ale później opublikowałem stronę StarCraft Area. Gracze Starcrafta prawdopodobnie kojarzą, kilka osób kojarzy, mówiło mi, że kojarzy moją stronę. Jeśli chodzi o doświadczenie szkoleniowe, to prowadzę kursy C. Prowadziłem też na Politechnice Wrocławskiej i na Uniwersytecie praktyczne aspekty rozwoju oprogramowania. To był kurs, który organizuje Nokia i chyba dalej go organizuje. Wiem, że był tam kiedyś rok przerwy. I prowadziłem kilka, nie wszystkie oczywiście, tylko kilka tematów z tego kursu. Na Nokia Akademii także byłem trenerem i prowadziłem też trochę szkoleń firmowych. Szymon, ostatnio słyszałeś żart, że Scrum Master parzy kawę, aby deweloper mógł mieć większą wydajność i nie musiał wstawać od biurka. E, powiem, że trochę w tym prawdy jest, aczkolwiek Scrum Master to nie jest, e, niektórzy mówią, że to taki e, servant leader, czyli taki lider służalczy, e, więc osoba, która po prostu dba o, o to, aby było dobrze w zespole, ale niekoniecznie taka, która zrobi wszystko za każdego. Więc przede wszystkim zespół musi być samoorganizujący się i jeżeli to działa, zespół potrafi nawet gdy nie ma Scrum Mastera, dobrze działać, to znaczy, że Scrum Master jest takim dobrym duszkiem i się w ogóle go nawet nie zauważa. Pod jakim nickiem grałem w SC1? Lukin, albo Lord Lukin. Obecnie grałem więcej w SC2. Znaczy, obecnie. Myślę, że od roku jakoś tak nie gram za dużo, bardziej hobbystycznie, jeżeli się trafi jakiś wolny czas, ale myślę, że z kursantami zawsze znajdę czas, żeby zagrać, gdyby chcieli. Troszeczkę też występowałem publicznie, m.in. na konferencji Code Dive. Na YouTubie możecie poszukać jakichś filmików, z moich wystąpień na pewno znajdziecie. Udzielałem się też w społeczności Code Dive, która była taką wewnętrzną społecznością w Noki. Prowadziłem prelekcje na akademickich mistrzostwach Polskich w programowaniu zespołowym. I też się udzielałem na Wrocławskiej grupie C, ale to nie było PP, tylko jeszcze ta grupa przed Wrocław. Pewnie mało z Was kojarzy, ale też wcześniej była wrocławska grupa, która później przez jakiś czas nie istniała, a później weszło C++. Jeśli, jeśli chodzi o moje hobby, no to StarCraft 1 i 2. W jedynkę to nie grałem być może już z 10 lat. Yy, o takie rzeczy techniczne, no to sztuczna inteligencja, przetwarzanie obrazów, a także fotografia cyfrowa. Lubię też klasyczne motocykle, troszeczkę też strzelałem z łuku i interesuje mnie andragogika. Ktoś z Was wie, co to jest andragogika? Takie trochę przeciwieństwo, czy też jest obok pedagogiki. Pedagogika jest nauczaniem dzieci, andragogika jest nauczaniem dorosłych. I... Temat mnie interesuje i zawsze staram się wplatać w swoje szkolenia takie dodatkowe elementy, czy to motywujące, czy takie, które będą zwiększały jakkolwiek skuteczność tych szkoleń. I mam nadzieję, że na moim kursie całkiem sprawnie to idzie. Na pewno zauważyłem, że gdy wprowadziłem grywalizację, to więcej osób było chętnych do dostarczania pracy domowej i robienia jej jak najlepiej na najwyższą liczbę punktów. Dobra, słuchajcie. Żeby nie przedłużać. Zasady są takie, już większość Wam powiedziałem. Pytajcie na bieżąco na czacie o co tylko chcecie. Jeśli ja nie odpowiem od razu, to później, a być może ktoś inny Wam odpowie. Więc odpowiadajcie sobie nawzajem na wzajemne pytania. Nagranie tego webinaru, wiem, że padnie takie pytanie, ono będzie dostępne na YouTubie później, prawdopodobnie bez historii czatu. I też nie jestem pewien, czy w całości, czy jeszcze jakoś troszeczkę obrobione albo obcięte. Na pewno na koniec będzie sesja QA, więc jeśli macie jakieś pytania dodatkowe, możecie zostać do samego końca. No a po samej sesji, jak już mówiłem, zamykam przedsprzedaż kursu C online. Więc jeśli ktoś jeszcze będzie chciał nabyć, to do 21.00 do końca tego webinaru będzie czas. A teraz już przejdźmy do C 20. Kto z Was w ogóle używał, może albo przynajmniej próbował coś w C 20 napisać. Kto z Was w ogóle ma kompilator, który obsługuje C20. Ja do tej pory tylko tych online używałem. Aczkolwiek najnowsze kompilatory G w wersji 10 i Clang w wersji 10 już obsługują dość dużo nowości z tego C20. Ktoś próbował? Albo znacie odpowiedź na pytanie, kiedy w ogóle wychodzi C20? Plany są oczywiście na ten rok, jak sama nazwa standardu wskazuje. Co prawda, C11 miał nazwę kodową C0X, więc ludzie, znaczy Komitet Standaryzacyjny, mieli nadzieję, że on wyjdzie jeszcze przed rokiem 2010, ale programiści sprytne bestie stwierdzili, że jak za X-a podstawi się B, no to przecież jest 11 i o co chodzi? Erik, ty skończyłeś z C20, zabawy jak zobaczyłeś? Autofunkcja C20. Okay. Sam standard C++20, on już został technicznie zatwierdzony w lutym tego roku. I to jest tak zwany DIS, Draft International Standard. Więc wiemy już, co dokładnie się w tym standardzie znajdzie i co tam będzie. A ma wyjść, czyli ma być tak oficjalnie dopiero przyjęty w czerwcu 2020. Wcześniej było to planowane na maj, chyba obecnie przełożyli na czerwiec, ale nie wiadomo, czy panująca pandemia COVID-19 nie przesunie jeszcze bardziej tego terminu. Zobaczymy. W każdym razie prace nad implementacją tego standardu w kompilatorach trwają już od dawna i będą jeszcze trwać, bo nie jest on do końca zaimplementowany co też Wam pokażę za chwilę. A obecny status prac, jakbyście chcieli zobaczyć, to znajdziecie go na stronie isocpp.org. W ogóle jak sobie zajrzycie na tą stronkę, tutaj ją właśnie widzicie. To możecie zobaczyć historię C++. Jak widzicie, tutaj na lutym dopiero jest, się tu zatrzymało, gdzie już C++20 został technicznie opracowany. Gdy wyjdzie C++ albo będą ogłoszone prace nad C++23, co dokładnie będzie, to też tutaj się ta grafika zostanie zaktualizowana i pojawią się nowe rzeczy. W tej chwili wiemy, że Reflection na pewno będzie w c 23, tam będzie wchodzić. Bardzo liczyłem na kontrakty, że też wejdą w C20, ale nie wejdą, nawet nie wiadomo czy w C23 będą. Zobaczymy. No dobra, a taka lista nowości, bardzo ogólnie wybranych przeze mnie, które myślę, że są warte uwagi. To tak, jest tak zwana wielka czwórka, przynajmniej tak wszyscy to nazywają. I ta wielka czwórka to są takie rzeczy: moduły, zakresy, korutyny i koncepty. To jest wielka czwórka. Miała być wielka piątka, właśnie te kontrakty, które ja tak bardzo lubię, ogólnie wspieram ideę kontrakt programingu. Ale niestety nie wejdzie ten oficjalny framework, gdzie sobie definiujemy te kontrakty, więc chyba też nie będę za bardzo o nim opowiadał, chyba że mnie zapytacie i będziecie chcieli się dowiedzieć, co to są te kontrakty. Natomiast na pewno sobie opowiemy w skrócie o modułach, zakresach, korutynach i o konceptach. Dalej, zmiany w samym języku C. Pojawia się operator statku kosmicznego, Spaceship Operator. Nazwa taka bo przypomina TIE-fightera ze Star Warsów. Konst yy, dla funkcji wirtualnych w końcu można tworzyć i w blokach trycatch też można używać yy, ogólnie funkcje które mają bloki trycatch czy cokolwiek związanego z runtime'em też będą mogły być const exprowe. Będziemy mieć parę ulepszeń funkcji lambda, między innymi szablonowe lambdy zostaną wprowadzone. Takie dwa nowe słowa kluczowe const eval i const init, które zapewniają jeszcze coś mocniejszego niż const expr, coś co gwarantuje Wam ewaluację albo inicjalizację na etapie kompilacji. std source location, coś co mnie osobiście zainteresowało, dlatego to umieściłem. A z samej biblioteki na przykład kalendarz w Chrono. To jest coś, co mi mega ułatwi pracę. Pewnie część z Was też, jeśli przychodziło Wam kiedyś Coś takiego jak implementację własnego kalendarza, sprawdzanie ile dni ma który miesiąc. Coś takiego w końcu jest gotowe. Wiem, że z innych języków, na przykład z Java, tam od dawna takie rzeczy pewnie są w bibliotece standardowej. No, C niestety dopiero nadgania. Std Span, czyli tak jakby taki zakres, zakres ogólnie na jakąś ciągłą pamięć. Std Format do formatowania stringów. Coś podobnego jak obecnie to się robi w Pythonie. Takie formatowanie nie wiem, czy w innych językach także. STD czyli Joining Thread. Taki wątek, który automatycznie się przyłącza. Joinie zwołany w destruktorze. Oraz trochę jeszcze więcej rzeczy z wiele wątkowości semafor, latch, czyli zatrzask i bariera. I zaraz sobie będziemy omawiać część z tych rzeczy. Paweł pisze, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak szybko firmy przechodzą na nowszy standard, to czy nowa rewizja co 3 lata to nie za często? Yy, nie, wydaje mi się, że to jest bardzo fajny cykl wydawniczy, taki co 3 lata. Wiem, że różne języki mają tutaj bardzo różnie. Yy, Python. Tam chyba ma dość częst, częstszy cykl wydawniczy, gdzieś co pół roku, może nawet czasami częściej się coś pojawia. Jeśli chodzi o JavaScript, to nie mam pojęcia, ale frameworki i biblioteki są aktualizowane praktycznie co tydzień na bieżąco i żeby za tym wszystkim nadążyć, to naprawdę trzeba mieć jakiś web... Ale w C jest całkiem stabilnie. I to nie znaczy, że raz na 3 lata trzeba aktualizować swoją wiedzę, ale na pewno warto to robić częściej, bo implementowanie nowych rzeczy, nowych standardów to się dzieje jakoś bardziej na bieżąco. Nie jest tak, że mijają 3 lata i wtedy wchodzi, a jak firmy się na to przerzucają, to jest bardzo różnie. Jeżeli mają jakiś straszny kod, który korzysta tylko i wyłącznie z rozszerzeń jednego kompilatora albo nie jest przenaszalny, to im będzie ciężko przenieść się do nowszych standardów, bo tutaj są wspierane głównie taki, jest taki uniwersalny kod, yy, który zadziała wszędzie. Yy, idziemy właśnie w taką yy, ujednolicenie tego wszystkiego, aby nie robić jakichś if że jeśli taka platforma to tak, jeśli taka to tak. Język staje się coraz prostszy w użyciu właśnie, żeby nie robić takich haków. A jak firmy? Z jedenastką wiem, że ciągle niektóre firmy nie przeszły, ale to dlatego, że robiły na przykład jakieś głębokie embedded i tam mieli specjalne układy, których się nie kompilowało standardowymi kompilatorami jak G++ czy Clang++. Mieli własne kompilatory i w nich było słabo z implementacją nowych standardów. Z jedenastką obecnie nie ma problemów i to jest panujący standard w 90... Ponad, co najmniej jedenastka, myślę, że w ponad 90% firm, więc rzadko kiedy już się natknięcie na jakieś starsze standardy. Yy, z czternastką, i siedemnastką z ich adaptacją było trochę gorzej, bo tam. Yy, one nie dawały aż tak dużo, jeśli się popatrzy tak historycznie, co te standardy nam zapewniają. Ale C++20 ma być kolejnym wielkim takim standardem, jak C++11 i wielką rewolucją, o czym się zaraz przekonacie, przynajmniej tak myślę. Zaraz Wam omówię, chociażby moduły. I jak dla mnie to one zupełnie zmieniają sposób pisania kodu w C++. Tak, ty Artur pisze, że uważa, że przy obecnym tempie rozwoju technologii, mocy obliczeniowych, a nawet samych koncepcji programistycznych, nawet zbyt rzadko. Yy, może zbyt rzadko, ale C++, go nie jest łatwo standaryzować, bo yy, komitet standaryzacyjny chce zachować wsteczną kompatybilność, aby to, co było napisane we wcześniejszych standardach się kompilowało. I zasadniczo mu się to udaje, ale być może kiedyś przyjdzie czas złamania kompatybilności wstecznej, być może z językiem C, właśnie. Dużo rzeczy mamy takie zaszłości z języka C, które jeszcze trzymają C, tu gdzie jest. Być może jak się uwolni od tego, to będzie można znacznie szybciej dodawać nowych rzeczy. Większość istniejących słów, jak się okazuje, z frameworkiem do JS-a. To zaraz zobaczymy. Dobra. To po kolei. Aha, jeszcze zanim po kolei. O samym nazewnictwie standardów, tylko króciutko. Stare standardy to są C98 i c i nazywa się je obecnie jakoś Legacy C. Nowe standardy C11, 14, 17 to jest Modern C nowoczesny C++, natomiast jak nazwać C++20, czy to jest ciągle ten modern, czy, jest co, czy już coś innego? W internecie wiedziałem parę propozycji, między innymi postmodern C++, futuristic C++, albo coś, co mi się spodobało, C+++. Nie wiem, jak te standardy będą oficjalnie nazywane, ale pożyjemy, zobaczymy. Ja jeszcze wyróżniam coś takiego jak C, i to jest to, o czym wspominałem, co jest uczone na uczelniach, czyli pomieszanie języka C z C. I naprawdę pisanie kodu w C, w stylu języka C, to nie jest coś, co tygryski lubią najbardziej. To są dwa języki pokrewne, ale nie te same, i kod w nich się pisze troszeczkę inaczej, więc ja bardzo rozróżniam takie rzeczy. Ale nazwa C bardzo mi się podoba. Dobra. Tutaj macie stronkę CPP Reference. Jeśli ktoś nie zna, to to jest obowiązkowe źródło każdego szanującego się programisty C i tutaj zagląda się w pierwszej kolejności, zanim wpiszecie pytanie w Google albo na Stack Overflow. I tutaj tak naprawdę jest aktualna dokumentacja techniczna w języku angielskim, oczywiście jest też polska wersja tworzona, ale ona jest nieaktualna i odradzam z niej korzystanie. Jeszcze pewnie znacie stronę c++.com. Też odradzam, bo ona nie jest tak często aktualizowana i zdarzały się też na niej błędy. Więc CPP Reference to jest oficjalna taka strona, z której każdy programista C korzysta. Powiększę tutaj troszeczkę. A tutaj macie właśnie wsparcie kompilatorów, jak na tą chwilę implementują standard C++20. Na pewno na prowadzeniu jest Clang i GCC. One zawsze były na prowadzeniu, ale Microsoft zaraz za nimi nadgania. Ostatnio niestety wydzielił się Apple Clang. Nie wiem co to ma na celu. Yy, czy to jest jakiś fork tego Klanga, ale z tego powodu zauważyłem, że prace nad C20 yy, w Klangu są trochę spowolnione i tutaj GCC jednak jest pierwszy. Więc jak sobie zobaczycie, ile jest tych featureów w ogóle w C++20, no to tutaj macie pełną listę, a tutaj macie wersję, w której dany kompilator implementuje już daną rzecz. Obecnie najnowsze to są dziesiątki: dziesiątka Klanga i dziesiątka GCC. Więc koncepty, jak widzicie, są dostępne od dziesiątki. Microsoft też całkiem nieźle sobie radzi z adaptacją nowego standardu. I jak widzicie, ta lista jest bardzo długa, tak się ciągnie. Więc jeżeli chcielibyście korzystać z którejś z tych rzeczy, którą tutaj omówię, a nie wiecie, jaki macie kompilator, to sobie najpierw sprawdźcie wersję kompilatora i dopiero wtedy się okaże, czy możecie danej rzeczy użyć. To były same nowości z języka, a jeszcze są nowości z samej biblioteki standardowej, więc tutaj macie resztę takich rzeczy. Więc tego troszeczkę jest, gdybyście tak mieli przejrzeć dokładnie, to myślę, że trochę czasu to zajmie, co dokładnie wchodzi w tym C20. Więc ja omówię coś, co mi się wydaje. Że będą takimi większymi rzeczami, albo takimi poważniejszymi, w których będzie widać różnice w użyciu. Starsze standardy też tutaj macie fajnie i widać, że na przykład dla C17, że są też kompilatory, które nawet nie implementują go za bardzo, albo nie implementują niektórych rzeczy. Natomiast jeśli zjedziemy sobie do C++14 14 11, no to tutaj już nie ma większych problemów z implementacją tych standardów. Dobra. CPP Reference. Najważniejsza rzecz, tak jak mówiłem, to jest strona główna. I ja w tej prezentacji też będę miał troszeczkę takich odniesień do strony CPP Reference. Będzie ona tak osadzona właśnie w prezentacji. Nie za bardzo też lubię wszystko pakować sobie do prezentacji, bo uważam, że to jest tylko narzędzie, które ma pomagać. Nie wiem, czy na studiach albo na szkoleniach mieliście takich prowadzących zwanych, zwanych miotaczami slajdów, którzy potrafili w ciągu godziny przez 200 slajdów przejść. O, ja nie robię czegoś takiego, raczej slajdów będzie mało, a do prezentacji jestem dość sceptycznie nastawiony. One mają ułatwiać robotę i. Początkującym osobom na pewno się przydają, jeżeli wszystko, cała wiedza jest zebrana w jednym miejscu, ale chciałbym Wam tutaj pokazać, właśnie gdzie szukać tych informacji o C20, gdzie klikniecie i co możecie o tym przeczytać, tak naprawdę w takim yy, źródle pierwszego kontaktu, gdzie wszystko powinno być zrobione, yy, gdzie wszystko powinno być właśnie dostępne. Dobra. Moduły. Pierwsza rzecz. Z modułami się będą wiązały takie trzy słowa kluczowe. Tutaj ktoś o JavaScriptie wspominał: moduł, export i import. I na pewno w JavaScriptie są takie słowa przynajmniej export, import. Nie jestem specem od JavaScriptu. Jak ktoś jest, to może mnie tutaj poprawić, że jakieś głupoty gadam, ale dokładnie o co chodzi z tymi modułami. Tutaj macie przykład. Zmieni się całkowicie sposób pisania programu w języku C, gdy tylko te moduły wejdą. Nie będzie potrzeba plików nagłówkowych. Czyli tutaj mamy plik Hello World CPP i w nim sobie piszemy export module Hello World. To oznacza, że tutaj deklarujemy taki moduł, który się nazywa Hello World, i potem możemy go sobie importować, na przykład tutaj w mainie. Mamy import Hello World. Czyli zamiast include'a będziemy teraz używać import tak samo import iostream można sobie będzie zaimportować yy, bibliotekę strumieni wejścia wyjścia czy dowolną rzecz właśnie z biblioteki standardowej zamiast hash include który jest dyrektywą preprocesora które wstawia tak naprawdę w to miejsce dokładny tekst tego co tam się znajduje z nagłówka to mamy import który zawiera już taki gotowy moduł importy na pewno przyspieszą nam kompilację i jak one mają działać w takim, yy, w takim module Możecie sobie używać słów export. Jeżeli go użyjecie, to wam się ta nazwa wyeksportuje i będzie dostępna do używania gdziekolwiek indziej. Czyli tutaj mamy strukturę A, którą eksportujemy, i mamy strukturę B, której nie eksportujemy. Oprócz tego mamy jeszcze funkcję hello, którą też eksportujemy. Funkcja hello coś sobie robi, ona używa struktury B i wypisuje hello world. Natomiast co możemy zrobić w mainie? Ponieważ wyeksportowaliśmy strukturkę A, to struktura A będzie tutaj widoczna i będzie można utworzyć sobie taką strukturę tu na zewnątrz. I ona jest w tym imporcie Hello World. Będzie można zawać funkcję do this na obiekcie A, natomiast nie będziecie mogli tutaj stworzyć obiektu B, bo on nie został wyeksportowany, więc tak jakby on jest dostępny tylko wewnątrz tego modułu. Funkcji Hello oczywiście możecie użyć, bo została wyeksportowana. Co o tym sądzicie? Pokażę Wam, jak to wygląda obecnie. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne, co tutaj się stało. Jak nie, to zadawajcie pytania, chętnie odpowiem. Nie jestem ekspertem od tego i, żeby nie było, jeszcze nie próbowałem tego bezpośrednio na jakichś swoich projektach. Moduły są chyba dostępne dopiero w GCC. Zaraz się przekonamy, zobaczymy. Ale dotychczasowe rozwiązanie wyglądało tak. Mieliśmy, Potrzebowaliśmy do tego trzech plików co najmniej, czyli Hello, Hello World HPP, plik nagłówkowy obowiązkowo pragma once albo header guard na początku i tutaj definiujemy rzeczy, które są widoczne z tego modułu, czyli tą strukturkę, którą sobie wyeksportujemy oraz funkcje. Natomiast w pliku cpp hello world cpp musieliśmy oczywiście zainkludować ten plik hpp i utworzyć implementację tego wszystkiego, czyli implementację funkcji do this, do That i funkcji hello. Natomiast w mainie e, oczywiście musieliśmy również zainkludować plik nagłówkowy hpp. I mogliśmy tego używać w taki oto sposób. Więc teraz na pewno będzie mniej plików w projekcie, być może mniejszy bałagan dzięki temu. Artur pisze, że macie wykładowczynię, która w ciągu godziny przechodzi 200 slajdów, jednocześnie drugie tyle do przepisania na tablicy. No są tacy ludzie. Jak to się będzie mieszać z namespace? Y Bartku, to podobno ma być zupełnie ortogonalne, czyli zupełnie niezależne od namespace'ów. Możesz sobie namespace'y dowolne dawać w dowolnych plikach i to ma w ogóle nie zależeć od modułów. Możesz mieć ten sam namespace w paru modułach, wtedy odpowiednio jak coś będzie w namespace'ie, no to będziesz musiał wstawić tego namespace'a przed odpowiednią nazwą, ale równie dobrze możesz mieć moduły bez namespace'ów i wtedy od razu korzystasz z tych nazw. Ma być niezależne jedno od drugiego. W końcu nie będziemy odruchowo w Pythonie wpisać include. Zgadza się, po prostu import, tak samo jak w Pythonie. W Pythonie też jest to słówko import używane. I tam to bardzo f fajnie działa. W C23 mają jeszcze, z tego co wiem, bibliotekę standardową przerobić właśnie na ten taki styl już y, modułowy. I tam będziemy mogli w końcu zaimportować sobie tylko ten fragment, który nas interesuje, bez zaciągania całych zależności. W tej chwili, gdy importujemy, czy też y, Inkludujemy iOStream, to ten plik ma wiele linii kodu i tyle dokładnie jest wklejane do naszego pliku. I kompilator, w czasie gdy parsuje ten tekst, on musi przez to przechodzić i to wielokrotnie, kilkukrotnie ten sam tekst parsuje w różnych jednostkach kompilacji. Więc to nam bardzo kompilację opóźnia takie coś. Natomiast gdy będziemy mogli importować tylko daną rzecz, na przykład samego C outa, bez C ina albo innych rzeczy, to mam nadzieję, że C, sama kompilacja jeszcze bardziej przyspieszy. I koniec z plikami funkcja CPP i funkcja H. Mam nadzieję, będzie już tylko CPP. Wygląda na łatwiejsze do ogarnięcia. Też mi się tak wydaje. Na pewno w tej chwili obie rzeczy będą wspierane. Jest taki okres przejściowy, więc zarówno inkludy, jak i importy można je mieszać. I to pewnie będzie wprowadzało jakiś bałagan, gdy będziemy mieszać jedne i drugie rzeczy. Zobaczymy, jak to się rozwinie w przyszłości, ale chyba wszystko będzie szło w stronę tych modułów. Jest to dość dobra praktyka i fajnie to w innych językach programowania na przykład w Pythonie widać jak to działa. Więc co to daje tak podsumowując? Szybszy czas kompilacji, będziemy też niezależni trochę od makr, czyli często w takich plikach nagłówkowych też gdzieś makra się działy i zainkludowanie jakiegoś headera nie spowoduje, że będziemy od razu dane makra zaciągać, więc będziemy od nich niezależni. Plików nagłówkowych nie trzeba będzie pisać, więc będzie ich mniej w projekcie. I też myślę, że łatwiej będzie się to kompilowało z użyciem narzędzi takich jak Make czy CMake, i co poprowadzi w dalszej kolejności do pewnej automatyzacji obsługi tych zależności. W chwili obecnej na przykład Java mamy Mavena do ogarniania tych zależności. W JavaScriptie mamy ogólnie NPMa, czy też Jarna. I pewnie w C ja wiem, że też są menedżery takie jak Conan, ale pewnie wszystko pójdzie właśnie w tą stronę, żeby to automatyzować, więc nawet nie pisać jakichś własnych skryptów do budowania, tylko wiele rzeczy będzie się wykonywało dzięki temu z automatu. Co poza tym? No, działanie będzie podobne do innych języków programowania, więc jeszcze łatwiej będzie się przesiąść na Pythona Java, JavaScript, cokolwiek. Ok, pytania jakieś może? Piszcie w międzyczasie, ja już przejdę do kolejnego tematu. Ranges, czyli zakresy. Zakresy to też jest jedna duża rzecz, nad którą był taki pan Erik Nibler. On pracował w standardzie i specyfikował dużo rzeczy. Od razu na przykładzie wam pokażę, o co chodzi. Zakresy dają nam parę możliwości. Tutaj macie jeden przykład. Zobaczcie na ten kod. Mamy wektor intów. W którym jest 0, 1, 2, 3, 4, 5 od razu wpisane wartości. I mamy takie funkcje lambda. Jeśli ktoś nie wie, co to jest funkcja lambda, to lambda to taka króciutka funkcja, która tutaj w miejscu jest zdefiniowana. Równie dobrze moglibyśmy napisać zwykłą funkcję, tak standardowo ją pisać yy, o nazwie even. Ona by przyjmowała parametr int i. A jej ciało to jest po prostu to, że dlatego i sprawdza, czy ono się dzieli modulo 2, czy reszta z tego dzielenia wynosi 0. Czyli sprawdza, czy ten int jest parzysty, czy nie. Square. Druga lambda, która podnosi nam i, które podamy jej tutaj jako parametr do kwadratu. I e, biblioteka Ranges umożliwia nam na przykład filtrowanie oraz transformowanie danych. Będzie można zrobić taką pętlę FOR, która. Dla każdej liczby tutaj z tego wektora ints pod nazwą i ona będzie dostępna dana liczba. Przefiltruj te liczby i wybierz tylko parzyste, a następnie przetransformuj te liczby parzyste i podnieś je do kwadratu. A potem już wewnątrz w tej pętli for wypisujemy je na ekran. Powinniśmy dostać 0,4 i 16. I co o tym sądzicie? Czyli za pomocą takiego operatora pipe, czyli pionowej linii, będzie można tak jakby przepychać dalej wynik działania danego rezultatu, danej rzeczy, tak jak tutaj na przykład y, funkcji pętli For po y, wektorze i wpuszczać ją tak jakby na kolejną funkcję, która coś robi. Tych funkcji chyba jest jeszcze więcej. Filter transform to jest tylko taki przykład, który myślę, że fajnie prezentuje, że to będzie taki krótki i ładny zwięzły zapis. To jest programowanie funkcyjne tak naprawdę, to co tutaj robimy. Co zwraca tutaj auto even? Auto to jest typ lambdy, to nie jest typ zwracany przez nią. Typ zwracany przez lambdę jest automatycznie dedukowany. I ponieważ to jest tak naprawdę operator porównania na incie, to to nam zwraca boola. Ten typ jest dedukowany automatycznie, nie, nie trzeba go pisać. Więc w tym przypadku jest zwracany bool, true lub false. W tym przypadku jest zwracane int, bo int jest argumentem, int razy int da nam inta. Auto będzie typem std function? Tak, ale też niekoniecznie, bo zawsze przy typie lambda, jeśli chcemy ją nazwać, piszmy auto, to nie zawsze, znaczy zawsze std function będzie przechowywać taką lambdę, ale lambdy też można przechowywać na przykład we wskaźniku na funkcję, dopóki niczego nie przechwytuje na liście przechwytywania. Nie chciałbym tutaj teraz się nad samymi lambdami rozwodzić, to tutaj z przodu to jest lista przechwytująca, która pozwala w lambdzie używać rzeczy, które są dostępne tutaj nad lambdą, zdefiniowane wyżej. Na przykład gdybyśmy chcieli w niej korzystać z tego wektora ints, to tutaj byśmy go wpisali na tą listę przechwytywania. Tak, zasadniczo skraca to czas i oszczędza palce na klawiaturze. To co samo co w Linuxie pipe? Tak, yy, to ma właśnie odwzorowywać takie samo zachowanie. Czyli rezultat jednej operacji dajecie pipe'a i możecie go do drugiej operacji sobie wrzucić. Natomiast jeszcze wam pokażę, jak to wygląda obecnie. Czyli to samo, ale w C17. To dalej nie wygląda źle, ale już trzeba. Troszeczkę inaczej to napisać. Czyli mamy dostępną taką pętlę for po kolekcji i w tej pętli for napisalibyśmy ifa, że jeśli jest parzysta, mając taką samą lambdę do dyspozycji, to wtedy wypisz i tutaj przy wypisywaniu funkcję square byśmy wykonali, która podniesie dopiero do kwadratu to i, które tutaj podajemy. Więc być może nie wygląda, żeby było dużo różnicy w pisaniu, ale tak myślę, że to będzie takie dość intuicyjne. I to jest właściwie programowanie, taki styl programowania funkcyjnego, który też w innych językach jest ostatnio coraz bardziej popularny. Jakieś Java, Scala, nawet w Pythonie jest trochę programowania funkcyjnego. Dlaczego to się nazywa ranges? To w ogólności się odnosi do zakresów, czyli zakresy pewnych danych. Tutaj sam wektor jest kontenerem, a chodzi nam o to, że będą jakieś operacje na zakresie danych, czyli do tej pory, tak naprawdę wszystkie algorytmy potrzebowały dwóch iteratorów, żeby wykonywać jakieś operacje. Begin i end. I trzeba było podać zawsze początek i koniec zakresu. Begin i end. Ranges będzie też umożliwiał troszeczkę więcej, i zaraz o tym powiem. Czy auto można używać jako typ argumentu funkcji? W lambdzie tak. To są tak zwane lambdy generyczne. I to od C14 można. Natomiast, jeśli użyjecie w zwykłej funkcji, to jest rozszerzenie kompilatora G, które na to pozwala, ale nie zawsze. Nie wiem, kiedy pozwala, nie wiem, kiedy nie. Oficjalnie według standardu do C17 nie można było. W C20 nie jestem pewny. Musiałbym sprawdzić. Nie zaglądałem, ale możliwe, że już jest taka możliwość. Yy, operacje Rafał pytasz, czy operacje wykonywane są od lewej do prawej? Tak, od lewej do prawej, po kolei, tak jak tutaj to wszystko jest zapisane. Czy można sprawdzić, czy na przykład liczba znajduje się w zakresie od 0 do 10? Jasne, yy, piszesz odpowiednią lambdę przykładowo, albo korzystasz z gotowców. Może być taka lambda, yy, gdzie sprawdzasz, że. I jest większe od 0, mniejsze od 10, i ona ci zwraca true albo false, i wtedy sobie filtrujesz też filter i ta twoja funkcja lambda, która to sprawdza. Przykładowo. I czy można wyliczyć min, max ze zbioru? Można. Yy... I chyba jest taka gotowa funkcja, która wam liczy m.in. liczność zbioru, count, która zamiast coś robić z tym zbiorem, po prostu policzy, ile jest w nich elementów albo wybranych elementów. Zaraz zresztą możemy sobie zajrzeć do tej biblioteki ranges i zobaczymy, co tam jest. Min, max, czy można? Oczywiście, że można. Stdmin, na przykład, jeśli chcecie tylko jedną wartość wybrać, to filter i stdmin tutaj podacie jako już taką gotowy, gotowy funktor, żeby wybrał minimalną wartość i wszystko. Yy. Natomiast jeszcze troszeczkę więcej wam pokażę, co z tymi rangiami można zrobić. Tutaj macie jak w C20, możecie sobie na przykład podwoić to, co jest w kontenerze ins w wektorze, czyli dalej używamy tego samego operatora pipe. Ints, transform, i tutaj podajemy lambdę. Tutaj lambda zauważcie, jest już podana nie po nazwie, tylko bezpośrednio wpisana w to miejsce. I to sobie zapiszemy w kontenerze doubled. I on będzie przechowywał wyniki takiej operacji. Gdybyście chcieli zrobić coś podobnego w C17, to trzeba by było użyć y, algorytmu std transform, który zrobi coś podobnego. Jest trochę więcej linii, przede wszystkim najpierw musielibyście taki wektor tutaj double sobie y, zadeklarować i potem za pomocą transforma, tak jak mówiłem, każdy algorytm przyjmuje dwa iteratory na początek i na koniec, i od begin end. Kolejny argument to jest gdzie to ma trafić. Czyli tworzymy sobie taki iterator back inserter, który zawsze na koniec tego wektora double będzie dorzucał każdą kolejną rzecz. No i tutaj jest funkcja lambda, która mówi jak mają być transformowane rzeczy z tego we zakresu wejściowego, z tego i każdy ma być pomnożony przez dwa. I wydaje mi się, że ten zapis jest czytelniejszy. Oczywiście tą funkcję lambda można sobie jeszcze wynieść do nazwy, mieć nazwę, odnieść się po nazwie, aby było jeszcze czytelniej ale ogólnie taka jest idea. Co jeszcze? Samo używanie algorytmów ma nam się uprościć. Czyli do tej pory jak yy, pisaliśmy przy funkcji sort albo dowolnej innej zawsze iteratory begin i end, to Orange's ma nam zapewnić to, że będziemy mogli w końcu podać sam jeden kontener. Nie jestem pewien czy co to, co tutaj zapisałem, na pewno jest poprawne, czy nie trzeba będzie jeszcze tutaj na przykład użyć y, jakiegoś namespacu typu ranges skonstruować podając y, ten wektor jako argument, ale mam nadzieję, że będzie to przynajmniej coś takiego można zrobić na pewno już na chwilę obecną w C. Ie. Samemu. Jeśli nie jest w bibliotece standardowej. Ale implementacje algorytmów, które to obsługują, nie jestem pewien, czy też wejdą w C++20. Wiem, że dla Sorta coś takiego zrobili, a czy dla innych algorytmów, to zobaczymy. Prace też jeszcze trwają, jeśli chodzi o implementację tego w kompilatorach. Czyli podsumowując, co daje nam Ranges? Przede wszystkim to jest wsparcie dla takiego programowania funkcyjnego. Możemy przekazywać całe kontenery zamiast iteratorów i możemy też filtrować też transformować te kontenery ale to umożliwia nam też troszeczkę więcej rzeczy zaraz sobie zobaczymy i za pomocą tego operatora pipe pionowej linii można sobie łączyć te zakresy one oprócz tego umożliwiają też tak zwaną późną ewaluację lazy evaluation i tak na przykład może być z algorytmem std iota iota jeśli ktoś kojarzy, to ten algorytm Wam generuje, nie, generuje ciąg znaków, i w tej chwili On Wam go generuje do kontenera, więc Jego działanie jest ograniczone rozmiarem kontenera. Tyle, ile miejsca sobie w kontenerze zrobicie, to tyle Wam wygeneruje. Ale od teraz będzie dostępna taka nieskończona IOT. Ona też jest dzięki wsparciu kolejnej rzeczy, czyli yy, nie konceptów, tylko. Co jeszcze miało być? Nie pamiętam teraz nazwy, wyleciało mi z głowy. Korutyn. Yy... Za pomocą korutyn będzie można tworzyć nieskończone funkcje, które są ewaluowane późno, to znaczy dopiero gdy jest coś potrzebne, to dostaniemy pewien wynik. Tak, coś takiego jak generatory w Pythonie, jeśli kojarzycie Pythona. Więc na pewno to trochę rzeczy dodaje do języka. A zobaczmy, co na CPP Reference o samym ranges możecie poczytać. Ranges definiuje Wam zakres. Jakiś zakres elementów, to jest tak naprawdę taki widok, czy też adapter na dowolną rzecz, i on tak samo sam w sobie ma iteratory begin, end, y, różne rzeczy typu size, empty, czy jest pusty, czy nie. Są różne typy, czy też tak zwane koncepty właśnie tych y, zakresów, ale może je pominę, czyli w zależności od tego, na czym operują, to są, y, mogą mieć różne taki, nazwijmy to, podtyp. To jest po to, żeby niektóre algorytmy na przykład korzystały tylko z wybranych kontenerów, z wybranych możliwości, a nie żeby można było tam podać wszystko. To są adaptery, czyli właśnie ten pipe operator, o którym powiedziałem. Możecie sobie łączyć za pomocą tego operatora dowolne adaptery, jeden za drugim i taki łańcuszek, sobie wywołań zrobić. A co tutaj mamy właśnie? To są te adaptery, czyli view, one są w NameSpace view, tak, all weźmie Wam po prostu wszystko z tego kontenera, wytłumaczę te może, o których ja sam wiem, filter już widzieliście w akcji, wybiera te, które spełniają zadany predykat, transform również widzieliście, transformuje, take bierze pierwsze n rzeczy z tego kontenera, czyli jeśli dacie take 10, weźmie 10. Jeśli dacie take 100, weźmie 100, jeśli chcecie wykonać operację tylko na określonej liczbie elementów. Przydatny na przykład w przypadku tej nieskończonej funkcji IOTA, gdzie możecie sobie wymyślić generowanie liczb pierwszych i chcecie 100 liczb pierwszych. I nie wiecie tak naprawdę, jeśli piszecie taki klasyczny algorytm do ich generowania, to Wy nie wiecie do ilu napisać pętle, do ilu ma być to poszukiwanie, bo nie wiecie, jak duża jest ta setna liczba. A tutaj to może być bardziej intuicyjne drop czyli ma wyrzucić z widoku dane liczby D nie liczby tylko rzeczy które spełniają dany predykat join prawdopodobnie żeby połączyć go z jakimś innym widokiem więc możemy robić joina na dwóch zakresach i mieć to wszystko w jednym zakresie teraz split nam to podzieli oczywiście common y to są wspólne rzeczy z dwóch widoków o ile się nie mylę znajduje wam wspólne rzeczy reverse ten sam widok, tylko od końca, jeśli od, od razu wam odwraca to. Czyli tak naprawdę to jest sam widok, czyli on nie wykonuje tak jakby odwrócenia, że gdzieś wam przestawi bajty, tylko będzie iterował od końca po danym zakresie. Keys i values to podejrzewam będzie do map, czyli tam możemy iterować, po, czy też brać same klucze albo wartości, które są w mapach. No i tak w dużym skrócie to, co było. Tutaj macie dokładnie ten przykład, który ja wam pokazałem. Ja go jeszcze troszeczkę uprościłem. Czy koncepty to to samo co cechy w języku RAST? E, Michał, nie znam języka RAST i bawiłem się, ale to takim początkiem samym. Napisałem Hello World i powiedzmy, że zarzuciłem. E, sam koncept języka mi się podoba i to, co on daje. Nie wiem, czy bardziej się w niego zagłębię i nie wiem, co, czym są koncepty w języku RAST, więc nie odpowiem na to pytanie. Zaraz porozmawiamy o konceptach, to być może Ty odpowiesz na to pytanie sam. Macie jakieś pytanie, może do ranges, do zakresów, coś mam więcej opowiedzieć? Myślę, że jak przejrzeliśmy to, co jest na CPP Reference, to mniej więcej macie taki ogląd, co tam można użyć. Kolejna duża rzecz korutyny. Albo tak zwane zielone wątki, albo jak ktoś woli, przerywalne funkcje. Jakoś dużo ostatnio widziałem prezentacje o korutynach różnych wystąpień, więc nie chciałbym się tutaj zagłębiać i pisać korutyn, bo samo ich pisanie nie jest zbyt fajne, ale używanie jest fajne. To, co korutyny wam mają dać, to, to mają być takie funkcje, których wykonanie można przerwać. I tutaj parę przykładów też Wam podam. Pierwszy, najprostszy, generator. Coś, co osoby piszące w Pythonie doskonale znają. Generator to jest funkcja, która generuje Wam kolejne ciągi liczb. I co tutaj mamy? Mamy funkcję, która się nazywa getIntegers. Przyjmuje dwa inty. Start, od czego zacząć, jak się spodziewacie, domyślnie 0, jak się nie poda. I step, czyli jak zobaczycie tutaj. O ile zwiększać każdy kolej, kolejną liczbę? Domyślnie 1. Czyli gdy podamy ją bez argumentów, to zacznie od 0 i będzie generowała kolejne inty 0, 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. I co tutaj jest takiego dziwnego? Znaczy, jeszcze nie jest dziwna pętla FOR, gdzie mamy inta current i zaczynamy od start i zwiększamy właśnie od step. Natomiast tutaj jest coś dziwnego. Mamy CO Yield Current zamiast czegoś innego. To CO Yield to jest to samo co Yield w Pythonie yy, i oznacza, że zwracamy wartość current i w tym momencie sobie zawiesimy działanie funkcji. Ona Wam zwróci obecną wartość, czyli za pierwszym przebiegiem będzie 0, natomiast wznowienie nastąpi, gdy ją wywołacie kolejny raz. I wtedy następuje kolejny obrót pętli, current zostaje zwiększony o ten step, czyli o 1 i CO Yield zwróci Wam 1. Więc każde kolejne wywołanie tej funkcji zwraca wam kolejną liczbę. Czyli to jest taka funkcja, która jakby swój stan zachowała, gdzieś tam go pamięta, i jak wywołacie ją ponownie, to ona kontynuuje od miejsca, w którym skończyła swoje działanie. Tak w dużym skrócie. Więc tak, `yield` zawiesza wykonanie funkcji, aż do jej następnego wywołania. I wynik ostatniego wykonania on jest tak naprawdę nie gdzieś odkładany, tylko tutaj w tym typie zwracanym. Generator INT. Czym jest ten typ zwracany? Go trzeba sobie niestety zaimplementować. Nie będę wam pokazywał, bo to nie jest myślę rzecz na ten webinar, i implementacja naprawdę nie jest fajna. Pokażę wam później, jak wygląda implementowanie własnej korutyny, tylko w dużym skrócie sobie przez jakiś kod przelecimy. To zobaczycie, że nie jest to nic przyjemnego, za to przyjemne jest używanie tego. Więc jest tutaj pewien koszt, że napisanie korutyny troszeczkę y, będzie nas kosztowało. Y, pytacie, a to nie jest tak, że każdą funkcję można przerwać breakiem. Można, ale już do niej nie wrócisz. Znaczy, hmm, break tak naprawdę nie, nie można breakiem każdej funkcji przerwać. Breakiem można przerwać pętlę y, i switcha. Natomiast tak sam break to jest yy, złe użycie breaka. To Ci się nie skompiluje, gdybyś dał tam breaka. Więc nie. Yy, czy da się tą funkcję zrestartować? Jeżeli ją wykonujesz dokładnie tę samą funkcję i ona, yy, czyli trzymając cały czas wynik w tym samym generatorze, to nie. Yy, ale możesz sobie od nowa wywołać taką funkcję, która będzie jakby nowy generator trzymała, czyli inno, na, na przykład inne wywołanie z innymi parametrami. To inne wywołanie funkcji już będzie trzymało jakby jej inny stan. To nie jest tak, że to jest stan współdzielony pomiędzy wszystkimi tymi funkcjami, tylko każda funkcja jest wtedy powiązana ze swoim takim obiektem tego generatora, czyli tego typu zwracanego właśnie. Yy, I dopóki operujecie na tym jednej rzeczy, na przykład w pętli sobie odczytujecie kolejno wyniki z tego Get Integers, yy, no to wtedy działacie na tym samym generatorze, więc są generowane kolejne rzeczy. Ale jeżeli tego użyjecie gdzieś w zupełnie innym pliku, w zupełnie innych miejscach, no to to jest inne wywołanie tego, tej funkcji, tego generatora. Więc ona wtedy zaczyna jakby od zera. Yy, aha, Artur, return miałeś na myśli. Tak, returnę y możesz przerwać, ale potem do niej nie wrócisz. Jeśli ją wywołasz ponownie, to zaczynasz znowu od zera. Nigdy nie skończysz w takim miejscu, gdzie chciałbyś zapisać jakiś stan funkcji. Znaczy możesz to sobie ręcznie zaimplementować, ale to będzie skomplikowane. I tak, ta funkcja jest powiązana w tym przypadku z tym obiektem generatora. Zawsze ona będzie powiązana z tym obiektem tego typu zwracanego. Ale nie chciałbym teraz wchodzić w szczegóły. Co dalej? Kolejne wywołanie spowoduje wznowienie. Od momentu, w którym się ostatnio skończyła, to już mówiliśmy. I kolejne te wywołania. Tego get integers będą po prostu dawać kolejne liczby int. Więc możecie sobie tutaj wymyślić dowolny algorytm generowania czego tylko zechcecie. Mogą się generować imiona, liczby pierwsze, jak już wspomniałem, dowolne rzeczy. I to jest tak zwana leniwa inicjalizacja, lazy evaluation, leniwa ewaluacja. Czyli to następuje dopiero w momencie konkretnego wywołania funkcji, następuje obliczenie kolejnej rzeczy. Zobaczcie, gdybyście mieli na przykład policzyć, nie wiem, milion liczb pierwszych. I gdzieś tego używacie później, to to liczenie by pewnie trochę potrwało, gdyby tak wszystko algorytm wam wyliczył cały milion naraz. Nawet nie wiem, jakie to są rzędy czasu, być może strasznie dużo. Natomiast jeśli korzystacie z generatora i wy wiecie, że tak naprawdę będziecie rezultat tego sprawdzać także dla każdej liczby pierwszej po kolei coś na niej robić, to być może nie jest Wam potrzebne obliczenie od razu miliona, tylko tak po kolei one się będą liczyły i już rezultat może gdzieś być tam dalej przekazywany, a one na bieżąco się będą liczyły i na bieżąco przekazywały. Natomiast gdybyście dali algorytm, który Wam od razu milion liczy i zwraca, to to mogłoby faktycznie potrwać i Wam za, na jakiś czas zablokować wykonywanie programu, dopóki cały ten milion się nie policzy. A tak powiedzmy, że tak po jednej sobie działacie. Ale finalnie też obliczycie ich milion. I to jest fajne, bo na przykład w przypadku liczenia liczb pierwszych yy, możecie korzystać już z tego, co było wcześniej obliczone, czyli nie lecicie znowu od zera, żeby policzyć kolejną liczbę, tylko pamiętacie stan, gdzie ostatnia się skończyła, więc już li, yy, zaczynacie od tamtego poprzedniego stanu. Więc to jest tak bardzo wydajne obliczeniowo. Czy ręczna implementacja takiego zapisywania stanu funkcji pomiędzy wywołaniami? Na przykład przy użyciu zmiennych statik. Mógłbyś coś takiego zrobić ze statikiem, ale to będzie jedno dla wszystkich funkcji. Natomiast tych generatorów, ich możesz sobie używać kilkukrotnie i jeden z drugim, tak jakby, nie ma nic wspólnego. Znaczy, gdybyś używał tylko jednego, to ok, za pomocą statika zrobisz coś takiego, ale to pozwala na trochę więcej. Czyli możesz sobie mieć gdzieś, tak jak na tym przykładzie Get Integers, które wywołujesz sobie z parametrami domyślnymi 0 i 1 w jednym miejscu, a zupełnie w innym sobie powiedzmy, że bierzesz get Integers zaczynając od 100 i z krokiem 100. Więc to są już z tego punktu widzenia dwie zupełnie inne funkcje i one nie współdzielą nic ze sobą. I oddzielnie jedna od drugiej się zatrzymuje i jej wykonywanie jest. One są niezależne po prostu. Jak to się ma do pamięci, gdzie taki generator trzyma aktualny wynik? To zaraz Wam pokażę. On go sobie zapisuje w swoich bebechach wewnątrz. Generator to jest taka strukturka, która to będzie trzymała. Mhm. I y, jeśli chodzi o sam tu, tutaj pojęcie generatora. Ja generatorem nazywam też tą funkcję. Tutaj oczywiście też typ, który widzicie jest on się nazywa generator ale w ogólności generator to będzie taka funkcja, która ma CO Yield, takie słowo. Czyli zwraca sobie taką wartość i pauzuje swój stan. I sam generator właśnie użyty, z, zaimplementowany z pomocą tego CO Yield, on będzie wznawiany na żądanie. Czyli jak my sobie kolejny raz wywołamy tą daną funkcję, na przykład w pętli, no to będziemy mieć kolejny rezultat, który on dostarcza. Natomiast yy, same korutyny umożliwiają jeszcze więcej na przykład funkcje asynchroniczne. I to już można zrobić z użyciem słowa kluczowego co await. Tutaj macie przykład takiego echo serwera, czyli to jest taki serwer, który oczekuje na coś na jakieś dane. Tutaj jest funkcja socket async read, która asynchronicznie powinna coś odczytać. A jak odczyta, to ma dokładnie to samo zapisać i odpowiedzieć tym samym. Taki echo-serwer, właśnie, czyli napiszesz hello, on odpowiada hello tym samym napisem. Tak jakby czatujesz sam ze sobą i on odpowiada dokładnie tym, co ty. Nie wiem, czy mieliście na uczelni, czy gdziekolwiek takie projekty robiliście, ale ja jeszcze na studiach pisałem taki echo-serwer w starym C03. Jeśli mnie pamięć nie myli, to to wymagało około 20 linii kodu, tak co najmniej, żeby to napisać. Natomiast tutaj całą asynchroniczność. Macie za pomocą dwóch linii. I właściwie co tutaj mamy? Funkcja TCP Echo Server. Mamy tutaj jakieś dane, to jest bufor na dane, i ona w pętli wykonuje to, czyli czeka na jakieś dane, aż będą na, na sokecie, czyli na gniazdku sieciowym, przez sieć aż przyjdą jakieś dane. I to nam zwraca taki read standardowo, jeśli znacie takie programowanie soketowe, to rozmiar danych, które przeczytało, ile tych bajtów odczytało. Natomiast słówko co await spowoduje, że ta funkcja zostanie zapauzowana, czyli ona się tutaj wykona, siedzimy w pętli while true i tutaj czekamy, dopóki to coś nam nie zwróci jakichś danych. Więc my możemy się zająć czymś innym, albo inny wątek może robić inne rzeczy, a sama ta funkcja sobie czeka. I dopiero jak będą dostępne dane, to ona wznowi automatycznie swoje wykonanie. Wznowi, czyli wykona funkcję async write, zapisze, która też jest funkcją asynchroniczną, więc tutaj jak użyjemy CO await, to dalej będziemy sobie czekać, aż ten zapis się wykona. Jak się wykona, no to kończy się pętla, idziemy do kolejnego obrotu pętli i znowu czekamy na dane. Więc jak przyjdą, to znowu je zapiszemy. I tak się w kółko kręcimy w takiej pętli. Czyli ten serwer nasuchuje na dane i wysyła dokładnie to, co dostał. Async jest nieblokujący. Masz na myśli std Async. Sam std Async, on zwraca taki specjalny obiekt Future i jest nieblokujący, chociaż to zależy od policy, mu przekażesz. Można przekazać STD Lunch async, wtedy jest tworzony oddzielny wątek i się wykonuje on równolegle. A jeżeli dasz STD Lunch Deferred, chyba tak się to nazywało? Chyba tak. To wtedy to jest tak zwana leniwa inicjalizacja i dopiero gdy poprosisz o wynik, to to się wykona, jeśli o to ci chodzi. Natomiast to co AWAIT to ma być po prostu kolejny etap. Takiej funkcji asynchronicznej, więc sama ta funkcja nie ma tutaj nic zupełnie z wielowątkowości w środku, żadnych wątków nie używa, a mimo to może być zapauzowana i w tej chwili, gdy ona nie jest wykonywana, coś innego może na przykład wejść na procesor i się porobić. Więc my tutaj czekamy tak naprawdę na jakieś zdarzenie, które zajdzie. Nie wiemy, ile potrwa. Czekamy na zdarzenie i już. Czy to jest zamiennik Condition Variable, aby nie czekać aktywnie? Tak, między innymi możesz tego użyć zamiast condition variable, czyli to nam upraszcza programowanie takie wielowątkowe. Wystarczy jedno słówko, tutaj poczekaj aż ta funkcja coś zwróci, i wtedy się wznów i leć dalej. Więc to słówko co await zawiesi wykonanie aktualnej funkcji, aktualnej, czyli tego TCP echo server. Tutaj używamy co await i to zawiesza aktualną funkcję. Czyli ona zostanie przerwana. I tak samo tutaj y, widzicie, jest taki typ zwracany task. On, y, to, co tutaj jest, ten kod, to ja go skopiowałem z CPP Reference. Y, typ jest nieokreślony, sami sobie implementujemy, y, ale tu ma być taki typ, który nam będzie mógł też trzymać y, to wywołanie funkcji takiej zapauzowanej, więc wyniki, rezultaty tej funkcji, one się nie zapisują nigdzie na stosie, tylko w takich typach, które sobie sami implementujemy. Więc to później, jak się wznowi, będzie dokładnie wiedziało, gdzie skończyło i co ma dalej robić. I tutaj, w odróżnieniu od tych generatorów, czyli słówka CO Yield, to przerwanie i wznowienie będzie się działo automatycznie. W generatorach CO Yield Wam po prostu daną funkcję tak, jakby przerywa, i Wy sami ręcznie, wołając kolejny raz generator, ją wznawiacie. Natomiast tutaj yy, Przerywanie i wznawianie jest automatyczne. Bardzo fajny sposób na taką lekką wielowątkowość, dlatego też, między innymi, korutyny są nazywane zielonymi wątkami, yy, chociaż tak naprawdę tu nie musi być w ogóle wątków. Znaczy, jak się to implementuje, to tam w BBH się zajrzy. Tam, między innymi, są obiekty Future yy, używane, które są wielowątkowości yy, stosowane ale to nie wszystko musi być oparte na wątkach. Jest jeszcze jedna, jedno słowo kluczowe. CO-Return. I to między innymi Wam się przyda do takiej lazy evaluation, czyli do późnej ewaluacji danych rzeczy. Jeżeli funkcja Wam ma coś zwrócić, to możecie też poczekać na rezultat tej funkcji, właśnie używając zamiast zwykłego returna CO-Return. I to zadziała tak, że Samo to słówko pozwoli na asynchroniczne zwrócenie tej wartości jednocześnie zakończy Wam wykonywanie tej funkcji F. I to jest tak, że funkcja F będzie zawieszona, dopóki jej wyniku nie odczytacie z tej struktury zwracanej, z tego lazy int, który jest tutaj. Czyli to też implementujecie sobie tą strukturę, która jest typem zwracanym w odpowiedni sposób i. Sama wartość zwrócona z tej funkcji, ona zostanie obliczona dopiero, gdy Wy ten wynik potrzebujecie, gdy sobie go pobierzecie. Czyli coś takiego, jeśli kojarzycie futures, to zawołanie get na future. To dopiero, mm, jeśli odpaliliście np. asynka jako deferred, takie lazy evaluation tam było możliwe, no to mniej więcej jest podobne działanie. Funkcja będzie zawieszona dopóki o ten wyniki nie poprosimy sami. Czyli tak podsumowując, co to nam daje? Mamy sekwencyjny kod, taki zwykły bez użycia wielowątkowości, a on może się wykonywać asynchronicznie. Więc to jest fajna rzecz. Możemy mieć tą późną ewaluację w dowolnych funkcjach. Możemy pisać algorytmy, które generują nieskończone sekwencje, czyli generatory. I tak naprawdę my tutaj robimy programowanie sterowane zdarzeniami. To jest tak zwany event-driven design, czy też, nie wiem, po prostu event-driven programowanie sterowane zdarzeniami. Więc jak zajdzie jakieś zdarzenie, to wtedy coś się wykona. I normalnie do tej pory, żeby coś takiego robić, to się używało tak zwanych callbacków. Ktoś wie, co to jest callback? Na pewno doświadczeni programiści wiedzą. Do niektórych funkcji często się podaje callback, i to jest taki, no załóżmy, wskaźnik na funkcję. I ten callback jest wywoływany wtedy, gdy dana funkcja się skończy. Czyli funkcja coś sobie robi, 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 a na koniec zawołaj callback. Czyli my dajemy wskaźnik na funkcję i mówimy tym, dobra, wykonaj mi tą funkcję, a jak się skończy, to zawołaj taką metodę, czy, czy inną funkcję. I jak się kończy, to na przykład właśnie ona jest wywoływana i to nas może powiadomić o wynikach albo coś takiego zrobić. Natomiast tutaj to eliminuje tą konieczność używania callbacków tych wywołań zwrotnych, właśnie jak tu Michał podpowiedział. Więc bez ich używania można po prostu sobie oczekiwać na dane zdarzenia i blokujemy po prostu daną funkcję tym CO -Away, tym powiedzmy, a dalej wiemy, że kod, który się wykona dalej, linijkę niżej, to nastąpi jego wykonanie dopiero, gdy to nasze asynchroniczne wywołanie się już wykonało, więc nie trzeba robić callbacków, można od razu wszystko w jednej funkcji upakować. kod Schrödingera, albo kod Schrödingera przez D. Już słyszałem już o tym. W C++ łatwo o taki kod. Niezdefiniowane zachowanie Wam daje kod Schrödingera. I pytanie od Marcina. A jeśli w momencie, kiedy CO await dostanie wynik funkcji, na którą czeka, to w tym samym czasie dzieje się coś ważniejszego? są jakieś priorytety wtedy, że możemy opóźnić powrót do CO await? Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, ale wiem, że to jest niezależne od schedulera systemowego, czyli jakie wątki on wpuści na tapetę, więc mi się wydaje, że od razu, gdy ta funkcja zwraca, to, to od razu jest wznawiana ta funkcja, z której mieliśmy CEO Awaita, ale nie chciałbym tutaj Was kłamać i odeślę jednak do CPP Reference, żeby dokładniej sobie przeczytać, co tam jest o tym napisane. Yy, dobra, jeszcze mamy. O, to właśnie powiedziałem. Brak konieczności stosowania callbacków, czyli uproszczenie logiki. Yy, jeśli chodzi o takie minusy, to jest to, że C20 daje wam sam framework do pisania tych korutyn. Yy, I nie ma żadnych takich zdefiniowanych korutyn w bibliotece standardowej póki co. Dopiero wy możecie pisać własne. Pewnie w C23 się jakieś korutyny pojawią już w bibliotece standardowej. No ale napisanie korutyny, jak już wam mówiłem, wymaga dużo kodu póki co. No i tutaj jest taki przykład. Zaraz zobaczymy. Wszystko to jest podlinkowane. Wyślę wam też później, oczywiście, wszystkie linki. Wyślę Wam prezentację i linki, przynajmniej osobom, które są na moim newsletterze. Więc jeśli ktoś to ogląda, a nie jest na moim newsletterze, to bym prosił, żeby się zapisać na newsletter, jeśli chcecie dostać te materiały i powiadomienie, że wideo też po, po dzisiejszej sesji jest gotowe. Powiększę to troszeczkę. I tutaj mamy jakąś prostą funkcję Answer, która Wam ma zwrócić 42. Ale dopiero wtedy, gdy poprosimy o wynik, czyli tutaj, jakimś getem, to zostanie sobie zawołane i dopiero nie w momencie odpalenia funkcji, tutaj, answer się to dzieje, tylko w momencie, gdy wy sobie tutaj poprosicie o wynik tego geta, czyli to jest lazy evaluation. Funkcja, pomimo tutaj, że już przypisujecie jakiś. Typ zwracany, ale to nie jest wynik działania tej funkcji. Dopiero gdy zawołacie GET, czyli osoby, które znają future, to są z tym zaznajomione z wiele wątkowości. Dokładnie w ten sposób się pobiera rezultat jakiegoś zadania asynchronicznego. I tutaj mamy to samo, tylko bez tworzenia jakichś asynków, czy też futures, czy też wątków ręcznie. Zwykłe słowo CO return wystarczy. I żeby coś takiego mieć, potrzebujecie tego obiektu. Sync int, ten typ zwracany. I tylko Wam pokażę, ile tutaj jest implementacji. To jest ta struktura Sync, jest szablonowa. Trzeba utworzyć odpowiednie konstruktory destruktory, funkcje get i ona musi wewnątrz mieć własną strukturę Promise type. Co więcej, Więc to jest taki minimum. Muszą być poza tym takie funkcje get return object, initial suspend, return value. Takie rzeczy musicie sobie poimplementować. Jeszcze jest final suspend i unhandled exception, czyli co się wykona w momencie, gdy będzie jakiś wyjątek? I dopiero wtedy będziecie mogli waszą własną korutynę skompilować i uruchomić. Jak widzicie, tutaj dużo jest wypisywane, ale tyle rzeczy trzeba zaimplementować: taką strukturkę własną napisać i kilka funkcji takich luźnych. I tutaj jest to jeszcze dla gdy chcemy jakiś stan zachowywać. Yy, o ile się nie mylę, czyli mamy jakiegoś shared pointera w tym przypadku. I już dla implementacja taka nie taka goła jak tutaj, z samym wypisywaniem rzeczy, bo tutaj było wypisywanie rzeczy i nic więcej. A tutaj jest już jakaś konkretna, która coś trzyma. Więc jak widzicie, zwracana jest zawartość tego shared pointera. W getcie. O, I jest promise type tak zaimplementowany, że ma też te wszystkie wymagane funkcje getReturnObject, initialSuspend, returnValue, finalSuspend. Więc to jest taka implementacja takiej struktury, która, dzięki której możecie mieć korutynę, dzięki której możecie tego używać. Czy to może być użyteczne dla embedded i obsługi przerwań? Nie wiem. Myślę, że to zależy od procesora i w jaki sposób on obsługuje przerwania, bo jeżeli mamy jakieś AVR-ki, to chyba nie. Tam z góry jest powiedziane, pod którymi adresami mają być funkcje obsługi przerwań i to po prostu załatwiasz wpisując te funkcje pod odpowiednim adresem w tej pamięci, czyli tam masz tak naprawdę gotowe funkcje tego AVR-GCC, tego kompilatora, który na coś takiego pozwala, ale inne MBD rzeczy na armach? Prawdopodobnie tak. Tam być może da radę coś takiego zrobić, ale nie jestem jakoś w tym temacie za bardzo zaznajomiony. Aczkolwiek na arma się normalnie kompiluje, jest GCC armowy i myślę, że tam powinno to być dostępne. Dobra. Korutynki. Kolejna rzecz, koncepty, którą mamy godzinę. Jest 20.18, więc spokojnie, dopiero godzinkę sobie rozmawiamy. Jeszcze trochę tych rzeczy tutaj mam. Yy, koncepty, Ty, czyli ostatnia rzecz z takiej wielkiej czwórki. Tutaj takie słowa kluczowe jak concept i requires się nam pojawią. I koncepty być może nie będą dla takich przeciętnych śmiertelników zbyt dużą wartością dodaną, gdybyście chcieli pisać własne, ale na pewno dla początkujących ogromnym ułatwieniem będzie output kompilatora. Komu się zdarzyło tak, że zrobiliście jakiś błąd w szablonie, na przykład podając do parametru szablonowego coś nie takiego i wyżyk na 20 ekranów i musicie skrolować i szukać o co chodzi? C to jest takie powszechne, a dzięki konceptom dostaniecie jedną linijkę. Tu, tutaj zwaliłeś, zobacz, tutaj ten argument do tego yy, szablonu podałeś zły, bo wymagamy czegoś takiego. I zamiast 20 ekranów kodu yy, outputu kompilatora, macie jedną konkretną linijkę, która wam w końcu powie o co mu chodzi. Więc pod tym względem kompilator się stanie jeszcze bardziej przyjaźniejszy. Ale może tak konkretne rzeczy. Tutaj macie taki prosty koncept. Koncept to jest yy, tak naprawdę ograniczenie, które może być wykorzystane w funkcji szablonowej. I tutaj tworzymy sobie koncept addDouble, który będzie nam definiował to, że argument szablonowy, t, ponieważ jak wiecie, do szablonów przekazujecie cokolwiek. I dopiero, gdy to, tam zostanie podstawione, funkcja wywołana z odpowiednimi rzeczami, to kompilator sobie to podstawia i sprawdza, czy kod się kompiluje. Czy jest wszystko ok. To ten koncept addable ma wam zapewnić, że typ T, dlatego jest to jest stosowka requires, on wymaga, aby typ T miał operator dodawania. Czyli żeby można było coś takiego zrobić. Jeżeli mamy zmienną x tego typu T, to ma być możliwe dodanie. Czyli mamy koncept taki Addable, to jest taki bardzo prosty przykład, który daje Wam pewne wymaganie. I Wy na przykład teraz możecie sobie zrobić funkcję add, szablonową, która bierze Wam A i B danego typu T, zwraca też typ T i je dodaje. I gdyby, i teraz y, używając konceptów, piszecie jeszcze to słówko requires, czyli ten szablon wymaga. Aby typ T był dodawalny, A double, czyli żeby można było na nim wykonać tą operację tutaj wyżej zdefiniowaną. Oczywiście bez tego też Wam się skompiluje, jeśli podacie właściwy typ, który ma operator dodawania. Więc tutaj nie będzie różnicy, dopóki podajecie właściwe rzeczy. Co natomiast, jeśli podacie coś, co nie ma operatora dodawania, natomiast na przykład zdefiniowaliście waszą własną klasę A, która takiego operatora nie posiada i nie można dodać A do A. To w przypadku, gdy tego nie napiszecie, to macie 20 ekranów do przewijania, żeby zobaczyć, co kompilator próbował podstawić i osiągnąć. A jeśli to napiszecie, no to wyświetli Wam się jasny komunikat, że niespełniony koncept A-double wymagane jest, aby był plus. Była operacja dodawania na twoim typie, który podajesz, a A czegoś takiego nie zapewnia. I tyle. Chcecie zobaczyć, może ciekawostkę, wiem, że zobaczyć to chcecie, bo dokładnie takie rzeczy, to znaczy, być może nie to, żeby był ładny output z kompilatora, ale typy szablonowe można było już ograniczać wcześniej w C17 i we wcześniejszych, i to się nazywało Sfinae. Ktoś może kojarzy. Sfinae. Pokażę wam, jak zrobić to samo za pomocą Sfinae, czyli ograniczyć waszą funkcję add, żeby przyjmowała tylko takie typy dodawalne. Czyli, gdy podacie coś niewłaściwego, to się nie skompiluje. W finale to by wyglądało mniej więcej tak. Michał pisze, że to to samo, co cecha w Rust. Mhm, okej. Okay. RAST z tego, co kojarzę, to powstał, jest język, który dużo czerpie z C i wie, jakie C ma bolączki, i stara się je naprawić. Jednak miejscami składnia mnie trochę od niego, odrzuca, ale myślę, że. Warto się mimo wszystko tym językiem też zainteresować. Yy, on zakłada fajne domyślne rzeczy, tak jak na przykład domyślnie skąst, a nie zmienna, czyli stałe zamiast zmiennych. Od razu wszystko jest bezpieczne wielowątkowo. To, co C tak jakby ma dopiero jak się doda to samemu sobie. Czyli w chyba trzeba napisać var, żeby mieć zmienną, a normalnie jak nie, się nie napisze, to jest const. W C++ dokładnie odwrotnie, czyli jak nic nie napiszesz, masz zmienną, a jak napiszesz const, to masz stałą. I to jest takie bezpieczne i fajne w tym języku. Yy, dobra, sfinae. -y, yy, wiem, że źle to wygląda i pewnie nie chcecie, żebym za dużo omawiał, ale to się nie zmienia, czyli to jest tak samo jak było wcześniej. Natomiast tutaj do typu szablonowego, jak dodajecie sobie to jako dodatkowy argument szablonowy, waszą strukturkę add double, No i jest taka magia, czyli słówko decal type, val, jakieś void T. Jeśli nie spotkaliście się ze sfinae wcześniej, to na pewno jest to trudne do zrozumienia. Ale napisaliśmy sobie taki własny koncept, właśnie w C17 ze znacznie gorszą składnią. Prawda, że tutaj to wygląda lepiej. Taki koncept. O. I to coś, czyli te dwie linijki, to jest odpowiednik tego czegoś, tutaj. Natomiast to, co jest tutaj, czyli to, tak naprawdę dodaliśmy do typu szablonowego, to jest tutaj. Requires z oddzielnym słowem kluczowym, więc wygląda to jaśniej i czytelniej. Nawet jeśli nie wiecie, co to tak naprawdę robi, ale myślę, że łatwo będzie zapamiętać te koncepty. Na pewno się na to natkniecie, jak C++20 już będzie powszechnie używany, to na pewno będziecie widzieć w błędach kompilacji, że jakieś koncepty mają niespełnione wymagania. Na bank. Dobra, więc co tak naprawdę te koncepty nam dają podsumowując? Przede wszystkim czytelne błędy kompilacji przy szablonach. Nie musimy już używać tego brzydkiego sfinae, które tam widzieliście, chociaż to było najładniejsze sfinae, jakie się udało mi do tego napisać. Można było jeszcze bardziej je obrzydzić, więc to było najładniejsze sfinae. No i ogólnie szablony będą mieć czystszy kod. Dobra, co dalej? Freeway Comparison Operator, czyli operator statku kosmicznego operator TieFightera, nazwa ciekawa swoją drogą. I co on nam daje? To jest operator porównania i on ma nam zastąpić tak naprawdę wszystkie wcześniejsze operatory porównania. Ma to wyglądać w kodzie mniej więcej tak, czyli on na dodatek może być oznaczony jako domyślny, równa się default. Macie własną strukturkę A, która wewnątrz ma jakąś wartość value. Macie konstruktor, który przyjmuje sobie takie value. I mamy, żeby umożliwić sobie porównywanie wszystkiego to on może zostać wygenerowany domyślnie używając słówka default, które weszło od 11. tam tylko sześć funkcji można było oznaczać jako default ten operator jest siódmą i co to nam daje? Wszelkie możliwe porównania czyli możemy porównać, czy jedno A, obiekt, struktura A, która ma value na przykład 1 a drugie ma value 2, możemy je porównywać czy jest mniejsze, równe, różne większe lub równe wszystkie możliwe operatory. Czyli w takim dużym skrócie oprócz tego, że to może być domyślnie wygenerowane yy, używając default, to kompilator, jeśli zapiszecie taki operator, wygeneruje wam wszystkie operatory porównania. Jest ich sześć. Operator mniejszy, mniejszy lub równe, większe, większe lub równe, równe oraz różne. Sześć operatorów takich do tej pory stosowanych wam generuje. I jak on działa? Ona zwraca jakąś wartość. Tutaj macie typ auto i to jest słuszny typ w tym przypadku zwracanej wartości. Ten typ jest nieokreślony dokładnie. Załóżmy, że to jest jakiś typ r i wartości tego typu zwracanego mają być tak: mniejsze od zera, jeśli to, co jest po lewej, jest mniejsze od tego, co jest po prawej, większe od zera, jeśli to, co jest po lewej, jest większe od tego, co po prawej, a równe zero, jeśli obiekt lewy jest równy prawemu co do wartości. I nie jest mówione, jaka to ma być dokładnie wartość, tylko że mniejsze od 0 albo większe od 0. Sam typ R też nie jest dokładnie określony. Możecie sobie wyobrazić, że w najprostszym przypadku to będzie zwykły int. I może przykładowo zwracać minus 1, 0 i 1. Komu to potrzebne? Dlaczego? Pytasz Michał. Do tej pory, żeby być tak w pełni z C++ -em zgodnym, że wszystko zaimplementujesz dobrze, to jeśli zdefiniowałeś chociaż jeden z tych sześciu operatorów, które ja powiedziałem, na przykład operator mniejsze to aby mieć pewność poprawności, że Twoja klasa dobrze zadziała w każdym możliwym przypadku użycia, musiałeś zaimplementować wszystkie sześć. Jest tego trochę kodu. Natomiast tutaj możesz tak naprawdę tą jedną linijką sobie załatwić pisanie, ja wiem, być może 20 linii kodu z tych wszystkich operatorów, więc żeby pisać mniej. Oszczędzanie palcy. I tak nie musisz go używać, to znaczy możesz, Y, użyć go w taki sposób i potem sobie odczytujesz wartość, y, czy jest większe od zera, mniejsza lub równa, ale samo jego zdefiniowanie spowoduje, że będziesz miał resztę operatorów tych standardowych, mniejszy, większy, równy, więc to upraszcza dużo pisania, no, y, eliminuje dużo pisania kodu. Więc jest to na pewno krok w dobrą stronę. Y, inne języki, na przykład Python też mają takie operatory porównania. I, czyli w skrócie, co to daje? Mniej kodu do napisania, automatycznie się będą generować wszystkie te operatory, no i wyeliminujemy te przypadki, gdzie brakuje nam niektórych operatorów, czyli kod nam się mógł nie kompilować, bo używaliśmy na przykład tylko jednego, na przykład mniejszy, a gdzieś w kodzie ktoś sobie porównał w drugą stronę pisząc większe. Zamiast przestawić argumenty na przykład, czyli że a jest mniejsze od b, gdzie też mogę użyć mniejszego, to napisał je odwrotnie, użył operatora większy i nie wie czemu mu się nie kompiluje. W szczególności początkujący mogą mieć z tym problem. Ale są takie niektóre typy, które zapewniają Wam tylko jeden operator. No to eliminuje niektóre takie błędy czy też niedociągnięcia. Czy z default zadziała tylko do typów prostych? Default w tym przypadku zadziała tak, że on na wszystkich yy, polach tej struktury jakby zaimplementuje odpowiednie operatory. Czyli jeśli struktura będzie mieć dwa pola, na przykład value1 i value2, to operator porównania sprawdzi, czy value1 ze struktury po lewej stronie jest równe value2 ze struktury po prawej stronie, oraz value1 jest równe value1 i value2 jest równe value2. Tak samo mniejszy i większy, czyli sprawdzi, czy wszystkie pola, przynajmniej tak mi się wydaje, z danej struktury są mniejsze lub większe, i nie w każdym przypadku to, co on wam wygeneruje default, będzie takim zachowaniem, tak mi się przynajmniej wydaje, którego wy oczekujecie. Więc on na pewno zadziała dla typów prostych, bo tamte operatory mamy zdefiniowane na nich, yy, ale myślę, że zadziała też dla klas, jeśli oczywiście wasze klasy muszą mieć takie operatory zdefiniowane, wszystkie, na przykład za pomocą tego samego operatora. To on wtedy będzie wołać ten operator z klasy, która tam jest yy, właśnie użyta jako pole tej struktury. Więc takie spodziewane zachowanie. Więc yy, z defaultem zadziała nam nie tylko dla typów prostych, dla własnych też, o ile te nasze własne też będą mieć dokładnie taki operator zdefiniowany. OK, I jeszcze std source location to jest, przynajmniej mi się wydaje ciekawe. std source location to jest taka strukturka, która Wam pozwala na tworzenie fajnych logerów. Czyli jeśli chcecie wypisać, że coś się stało gdzieś w kodzie, taki debug, dupa print, to tworzycie sobie funkcję log, która przyjmuje jakąś wiadomość. Jako drugi argument domyślny ma właśnie source location current i zawołanie tego, tak jak tutaj spowoduje wam wypisanie przykładowo czegoś takiego. Czyli nasi auta pojawi się debug z tego location, czyli z tego source location możemy odczytać nazwę pliku, w której jesteśmy, main.cpp. potem linię, w której jesteśmy, 15 linia, bo tutaj log się zawołało w 15. linii, akurat mi się numery linii tu nie wyświetlają. Nazwa funkcji, w której to zostało zawołane i to była nazwa funkcji main. A poza tym message, który przekażemy, czyli hello world. Idealne do debagowania, do sprawdzania. Przede wszystkim można to wyłączyć, bo piszecie sobie jedną taką funkcję, a potem już wstawiacie tylko coś takiego i wam się wyświetlają wszelkie takie informacje debagowe, łącznie z numerami linii, nazwami funkcji, które się czasami przydają. I do tej pory oczywiście też takie rzeczy się robiło, tylko z, że z użyciem makr. I wyglądało to w taki sposób. Potrzebne było makro. Define. No i mogliśmy sobie nas JAUTA wypisać wtedy używając takich specjalnych pretty printerów. Podkreślenie, podkreślenie. File, Line i Function. One dawały to samo co y, tamta rzecz, y, co to obecne std Source Location, y, ale to było jednak makro. Yy, makra nie zawsze są polecane. To był ostatni taki bastion, kiedy ja twierdziłem, że makra się przydawały do logowania, ale już dzięki temu makra w ogóle nie będą przydatne ani trochę. Chyba eliminujemy zupełnie potrzebę używania tych dyrektyw preprocesora. Hash include to nam zastąpią importy. Pragma once, jak będą importy, czyli nie będzie plików yy, nagłówkowych, nie będzie potrzebne. Yy, I żeby nie używać nawet takich rzeczy jak hash define w ostatnim miejscu tutaj w makrach, to Mamy właśnie source location. Więc wydaje mi się, że w tą stronę ten język dąży, żeby całkiem tych dyrektyw preprocesora nie używać. Czy poziomy logowania można definiować? Jasne. Możesz sobie zrobić funkcję log, która jeszcze jakiś level przyjmuje i tutaj go wypisze, albo takie oddzielne funkcje o nazwie je debug, albo error, która będzie tutaj zamiast wypisywać odpowiednie rzeczy, info, debug, error, co tylko chcesz. To już sobie sam mm, musisz zaimplementować. Tutaj jest to debug po prostu wpisane na sztywno, czyli literówka. Mam informacje o pliku, funkcjach, liniach kodu, implementacja logerów i to nam właśnie na to pozwala, czyli w ogóle makr nie musicie stosować. I co o tym sądzicie? Fajne. Od razu sobie literówkę poprawiłem. Dobra, jeszcze z takich rzeczy ciekawych, przynajmniej dla mnie, to jest kalendarz w STD Chrono i strefy czasowe w STD Chrono. To jest bardzo fajna biblioteczka yy, do obsługi czasu w tej chwili i ona Wam obsługuje w tej chwili tylko rzeczy związane z czasem, ale będzie obsługiwać też sam kalendarz i strefy czasowe. Czyli to, co mówiłem, nie musicie już implementować takich rzeczy i sprawdzać, ile dni ma dany miesiąc, albo jak tutaj dodawanie na przykład dnia. Mamy 31 stycznia, dodaj jeden dzień i on musi wiedzieć, że musi być 1 luty, jest kolejnym dniem. Implementowanie takich rzeczy było naprawdę upierdliwe ręcznie. A teraz w C ⁇ będziemy mieć coś takiego i od razu CPP Reference, zobaczcie co się pojawia w C20, Day, month, year. zobaczmy na przykład na taki miesiąc, od razu macie stałe literały, na przykład January, który ma wartość 1, więc możecie samymi nazwami się odwoływać do miesięcy, operator inkrementacji odpowiednio działający, czyli wie jaki jest kolejny miesiąc. Tak samo dla year, on będzie wiedział, jak to odpowiednio zinkrementować. Co tutaj mamy? Year, month, day, czyli mamy taką strukturkę, która ma zarówno miesiąc, dzień i rok. I na przykład, co na niej możemy zobaczyć? Jak jest operator dodawania zaimplementowany? Możemy do tej struktury dodać konkretny miesiąc, albo odjąć miesiąc, i powinno się nam wszystko odpowiednio wyświetlać, odpowiednio inkrementować. I ta biblioteczka nam powinna zadbać o wszystko, o wszystkie takie rzeczy. Oprócz tego strefy czasowe, czyli obsługa tego co związanego z tymi strefami. Co jeszcze możemy sprawdzić day, jak jest operator inkrementacji? Akurat nie ma żadnych ciekawych przykładów, ale to wam już zadziała odpowiednio, że gdy się przekroczy jakąś liczbę dni, no to miesiąc już się zmienia na kolejny i to trzymacie w takiej strukturce. Więc to będzie na pewno fajne usprawnienie. I nie trzeba pisać ręcznie niektórych rzeczy. Dobra, co jeszcze mamy więcej stałe matematyczne? To już tak tylko przegląd. Wszelkie stałe, tego typu, jakieś logarytmy z logarytm binarny z liczby e dziesiątny pi. Do tej pory część z nich była zdefiniowana oczywiście w bibliotece math, gdzie tam były po prostu define y na dane wartości, a tutaj to jest zrobione z użyciem szablonów zmiennych. Czyli to możecie sobie pobrać wartość tego logarytmu albo pi jako float double albo long double i mieć już odpowiednią precyzję. Przy użyciu makrną no, musieliście je tak naprawdę sobie rzutować. A tutaj macie od razu gotowe, niektóre stałe, poobliczane. Więc to jest też rzecz, która mi się podoba. Czy jest kod cross-platformowa? To znaczy, działa poprawnie z Linuxem i Windowsem? Tak, to wszystko powinno być cross-platformowe. Ta biblioteczka KRONO pewnie o to pytasz jak najbardziej. W ogóle polecam jej używanie, bo tam jest fajnie zdefiniowane dodawanie. Na przykład ona wie poprawnie, jak do sekundy dodać mikrosekundę albo do mikrosekundy sekundę w odpowiednich jednostkach, sobie to trzyma, przelicza. Wynik możesz tak samo sobie pobrać w sekundach, mikrosekundach, co tylko chcesz. Ogólnie do mierzenia czasu, Biblioteczka Chrono jest świetna. Ja jeszcze tutaj. Linki Wam umieszczam, będziecie mieć je dostępne później. Gdybyście chcieli zobaczyć sobie o tym C++ie 20 co tylko chcecie, to odsyłam do CPP Reference albo też do wsparcia kompilatorów na tamtej stronie. Natomiast, czy macie jeszcze pytanie, jakieś odnośnie tego, co tutaj omówiłem? Jak tak, to pytajcie. Jak nie, to ja Wam teraz chwilkę opowiem o kursie C online, który organizuję. I też zachęcam do zadawania pytań o nim. Zresztą, jak Wam opowiem, to zrobimy sobie taką dłuższą sesję QA, gdzie już o dowolne rzeczy możecie zapytać. Więc. Yy, dobry rok na rozpoczęcie nauki od razu nowoczesnego C. Zgadza się. Jeszcze kompilatory nie mają dwudziestki w pełni zaimplementowanej, ale yy, już myślę, że. Przynajmniej mam taką nadzieję, że do końca tego roku im się uda wszystko poimplementować. Zazwyczaj to było tak, jak sobie zobaczycie historycznie, jak to wyglądało na implementację standardów, to C11 został w pełni zaimplementowany dopiero w 2013 roku. Natomiast C++14 był już gotowy w momencie, kiedy standard wychodził. Pierwszy kompilator G, chyba Clang go szybciej zaimplementował od G. Z 17 było podobnie. Kompilatory zaimplementowały to zanim jeszcze wyszedł standard, już to było gotowe. Natomiast z 20 coś się trochę opóźniło. To był taki duży standard, coś gabarytów 11, ten, który ma nadejść, 20, więc może też dlatego, ale mam nadzieję, że to nie potrwa 2 lata. To opóźnienie, jak było w przypadku C11. Kiedy wejdzie do standardowego użytku? Yy, nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że niektóre firmy od razu się przerzucą. Zawsze jest taka krzywa gaussa. I tam widać, że na początku się przerzucają ci early adopters, którzy lubią nowości, nowinki techniczne, może jakieś startupy. Większość gdzieś tam dopiero, jak te pierwsze osoby przetestują, że to działa sprawnie i warto, jest fajnie, faktycznie się tego używa lepiej niż wcześniejszego standardu, też się dostosują, ale gdzieś zawsze w ogonie zostaną ci ostatni, którzy nie. My tutaj mamy swój stary standard, działa stabilnie, a nowe jest nieznane i my nie chcemy, więc będzie trochę to trwało. Kiedy mini kurs C++20, Jak się uda, to pod koniec tego roku. Jak nie, to na początku następnego. Zobaczymy. Dzięki za webinar, dziękuję również, jak ktoś musi lecieć, ale y, zrobię tak. Przez chwilkę omówię Wam ten kurs online y, i zaraz zaczniemy taką porządną sesję pytań i odpowiedzi. Y, z samym kursem C, y, on był już prowadzony czterokrotnie we Wrocławiu w czterech edycjach. Grup było 6, jeśli się nie mylę. Tak naprawdę, yy, więc cały kurs, wszystkie materiały jest opracowane, natomiast teraz przenosimy to do wersji online. No, czas jaki mamy, każdy widzi, lepiej z domu nie wychodzić. Więc też myślę, że kurs C++ online ja mogę dzięki temu dotrzeć bardziej tak globalnie na całą Polskę, albo kursy prowadziłem we Wrocławiu yy, i zobaczymy jak z tym wyjdzie. Spotkania będą na YouTube, na YouTubie w formie YouTube live'ów podobnych jak teraz obecnie. Wstępnie czwartki oraz poniedziałki, w godzinach wieczornych od 18 do 21. Nie zawsze to będzie trwało do 21. Czasami niektóre tematy będą troszeczkę krótsze, ale tak z góry sobie warto zarezerwować w te dni po 3 godziny, żeby być tutaj od razu na bieżąco ze wszystkim. Możecie mi zadawać wtedy pytania, tak jak teraz zadajecie na czacie. Rozważę też coś takiego, żeby był dostępny czat głosowy, bo na Discordzie można coś takiego zrobić, więc pytania w formie głosowej być może też, jeżeli to przetestujemy i zadziała poprawnie, to będziemy stosować. Zawsze fajniej wtedy sobie pogadać na takiej konferencji, jeśli nie będzie z tym żadnych problemów technicznych. Czaty będą na żywo podczas spotkań, tak jak teraz, ale również na Discordzie, nie tylko tutaj do danego. Lekcji będzie czat, tylko będziecie mogli pytać albo gdy ktoś przegapi live'a, bo w danym dniu nie będzie obecny, nagranie będzie od razu dostępne, a gdy trzeba będzie coś dopytać, to na Discordzie będziecie mogli zadawać pytania o dowolną rzecz z tych nagrań. Telekonferencję również planuję, czyli raz na jakiś czas na Discordzie, oprócz tego, że tam jest czat, zrobimy sobie taką telekonferencję, że się połączymy i każdy będzie mógł się wypowiedzieć, zabrać głos zapytać o co chcę. Niektórym na pewno tak będzie wygodniej niż zadawać jakieś dłuższe pytania na czacie, bo palce bolą od pisania, wiadomo. I coś z czym ja się szczycę to jest współpraca grupowa. Ja mocno stawiam na współpracę grupową, ponieważ praktycznie w każdej pracy, do której pójdziecie jako programista, być może już pracujecie, to zawsze się pracuje w grupach. Nie... Czasem te zadania są bardziej indywidualne, czasem mniej, że faktycznie grupowo, ale na pewno jak się pracuje w grupie, ktoś inny Wam może pomóc coś zrobić. I my tutaj ten kurs będziemy prowadzić na platformie GitHub. Yy, będziecie się wymieniać kodem w całym tym workflowle GitHuba, czyli robić pull requesty, komity, wszystkiego się nauczycie. I tak naprawdę możecie od razu do projektów open source kontrybuować. Ja ostatnio znalazłem fajny link z fajnym projektem open source'owym. Nazywa się chyba First Issue, czyli pierwsze First Contribution, które od razu prowadzi zarączkę przez coś takiego, jak takie rzeczy robić. I możecie na przykład do do dowolnego projektu, który sobie wybierzecie, który jest open source'owy. Na przykład Visual Studio Code, którego ja używam. Jego kod jest dostępny i możecie tam poprawić jakiegoś buga albo zaproponować nową funkcjonalność. Biblioteka OpenCV do przetwarzania obrazów, wiele jest rzeczy, które mają otwarty kod. Kompilatory, co tylko sobie zechcecie. Przejdę tak, co jest na tym kursie, no, przez stronę kursu. I my się będziemy uczyć tak naprawdę wszystkiego, nie samego C, tylko tego, co jest wymagane do pracy jako programista C. Yy, właściwie to zaryzykowałbym stwierdzenie, że to jest yy, uczę bardziej inżynierii oprogramowania niż C. To są takie uniwersalne rzeczy, gdzie o programie jeszcze za chwilę opowiem. Yy, idealnie gdyby osoby, które to zaczynają, miały jakiś inny kurs przerobiony, czy to kurs na uczelni, czy jakiś kurs online. Jeśli nie, to jeszcze jest kurs pana Zelenta. Jak ktoś nie ma, a chce uczestniczyć w kursie, to zachęcam do przerobienia tych kursów pana Zelenta. I tak yy, coś, co ja tutaj napisałem, minimum 2 godziny codziennie na programowanie. Wiem, że część pracuje tak, że w weekendy się dorywa i a, 10 godzin cały dzień zrobię, ale bardziej yy, lepiej będzie, gdy poświęcicie dwie godziny, ale każdego dnia. Wtedy ze świeżą głową do problemu wracacie i możecie zrobić lepiej. Więc co będzie, o czym jeszcze tutaj nie wspomniałem? Wielokrotne oglądanie nagrań IDE Online. To jest tak, że jeżeli ktoś nie ma praktyki i nie wie, jak sobie skonfigurować środowisko, to my zaczniemy z takim IDE Online, REPL IT, gdzie tak naprawdę nie potrzebujecie na początku nic instalować, żeby wystartować. Ten kurs będzie też y, troszeczkę więcej podstaw miał na początku niż ten kurs, który prowadziłem do tej pory y, stacjonarnie. I tutaj właśnie, żeby ułatwić taki start, to z tego IDE online skorzystamy. Będą zarówno zadania indywidualne jak i grupowe. Y, Continuous integration. Continuous integration to są takie fajne automaty, które wam pomogą w rozwiązywaniu pracy domowej między innymi. Czyli gdy będzie projekt do zrobienia, czy też jakieś zadanie, to ja sobie ustawię wcześniej takie Continuous Integration i gdy Wy przyślecie rozwiązanie, czyli na Githubie zrobicie pull requesta, to zanim to trafi do mnie, żebym ja przejrzał, to najpierw kod się skompiluje tam na serwerze. Jak się nie skompiluje, to dostaniecie powiadomienie, że sorry, ale podesłałeś coś niedziałającego. Jak się skompiluje, zostanie puszczony zestaw testów. Jeżeli zadziała, wszystkie testy przejdą, działa tak jak powinno, to dopiero wtedy ja dostanę powiadomienie, że ktoś tutaj wysłał działające rozwiązanie, żebym ja zerknął na sam kod. Więc ja będę robił code review, to co jest tutaj. Staram się oczywiście zautomatyzować, żeby jak najwięcej to continuous integration wykrywało, ale nie wszystko się daje, też nie wszystko na początku będzie poautomatyzowane. To oczywiście mi trochę pracy zwalnia, ja dopiero będę przeglądał wtedy takie rozwiązania, które się kompilują, ale oczywiście możecie mieć też problemy z rozwiązaniami, które się nie kompilują i nie wiecie dlaczego, więc tam jak najbardziej też będzie można o takie rzeczy pytać. Standardy będziemy oczywiście mówić o 11, 14, 17 oraz, no, już powiedzieliśmy dzisiaj troszeczkę o 20, ale myślę, że tak na jednej z ostatnich lekcji użyjemy tej 20 troszeczkę więcej, już tak w żywym projekcie. I coś, co ja uczę, to nie jest taki poziom juniora. Wiedza, którą wy będziecie mieć, jeśli dobrze przyswoicie ten kurs, to jest wiedza już naprawdę takiego, bym powiedział, nawet regulara. Więc ja uczę na poziom, który jest więcej niż junior. W wielu korporacjach yy, mają różne standardy, jeśli chodzi o rozmowy rekrutacyjne. Zresztą też będziemy o samej rekrutacji w IT mówić, ale to jest taka wiedza, którą większość juniorów mieć nie będzie, na przykład jak działa polimorfizm od środka, jak jest zbudowany. Wiem, że na rozmowach rekrutacyjnych mogą pytać nawet juniorów o takie rzeczy albo o wielowątkowość i wiem, że tak jest. Ale to firmy, nie pochwalam do końca takich praktyk jak szukajmy juniorów, powinni powiedzieć kogo, dlaczego, z jakim zestawem umiejętności. A zazwyczaj to wygląda tak, że zadają wszystkie pytania, aby znaleźć gdzieś granice, gdzie ta osoba co potrafi. Wiadomo, że każdy chce zatrudnić osobę jak najlepszą, ale to jest trochę głupie, żeby od juniorów od razu wszystkiego wymagać. Na pewno się nauczymy wielu takich rzeczy. Coś czego ten kurs nie pokrywa za to, to jest wielowątkowość. Wielowątkowość jest bardzo obszernym tematem i robię z tego oddzielny taki mini kurs. Kurs stacjonarny się skończył y, teraz w marcu. Jeszcze oczywiście kursanci mogą mi podsyłać rozwiązania, bo jeszcze nie było oficjalnego zakończenia, ale już same lekcje się odbyły. I mini kurs z wielowątkowości też planuję przenieść później do online. Gdy ktoś byłby chętny po takim kursie, też jeszcze go rozszerzyć o wielowątkowość, to będzie taka, taka opcja. Poza tym będziemy rozwiązywać zadania rekrutacyjne. Na platformie FireCode.io są bardzo fajne zadania. Więc oprócz przerabiania tego kursu, yy, takie typowe zadania, jakie można spotkać na rozmowach rekrutacyjnych będziecie sobie rozwiązywać i porównywali, będziecie porównywać wasze rozwiązania. Przede wszystkim ja też będę omawiał, który kod jest lepszy, który gorszy, jeśli będzie parę różnych rozwiązań i będę pokazywał jakie błędy początkujący programiści robią. Czyli coś czego wam no, nie da żadna książka, czy też powiedzmy yy, ja to wszystko będę robił na żywo, więc to będzie takie omawianie na Waszych błędach. Dlatego też się zdecydowałem na ten kurs online w formie live'ów. Zastanawiałem się, czy by nie nagrać wideo wcześniej, ale ja jakoś bardzo dużo stawiam na interakcje i na relacje. Myślę, że tutaj też fajnie się będzie z osobami, które z Was są zdecydowane na ten kurs. W sumie fajnie się będzie wspólnie uczyło. Myślę, że to tak dużo na pewno daje. Będzie grywalizacja. Rankingi, y, jeśli ktoś lubi rywalizowanie, jeśli nie, to na, na inne sposoby będzie motywowany. Nie ma żadnych negatywnych ocen, tak naprawdę, są punkty punkty się zbiera i im lepsze rozwiązanie, tym więcej punktów. Jeśli ktoś chce perfekcyjne z dodatkami, to może robić zadania dla chętnych, gdzie może zdobywać jeszcze więcej punktów. Za te punkty potem zdobywa się nagrody, czyli za osiąganie kolejnych pułapów. Tyle punktów jest wymagane, możesz sobie wymienić na taką nagrodę. Nagrody będę przesyłał pocztą. I to jest ciekawa rzecz, która myślę, że dobrze motywuje niektóre osoby. Poza tym będą jakieś konkretne poziomy i achievementy, na przykład 5 prac domowych pod rząd bez spóźnienia i za to też dodatkowe punkty czy dodatkowe nagrody. Nie chcę teraz mówić o takich rzeczach, jeszcze też wszystkich nie wymyśliłem, niektóre będą są tak naprawdę ta platforma do grywalizacji w tej chwili powstaje prowadzę sprzedaż kursu bo sam kurs jest gotowy, ale platformę jeszcze tworzę i próbuję to sobie jakoś poautomatyzować. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Zorganizuję też jeden hackathon. Hackathon, czyli takie duże spotkanie, kto będzie mógł, no ja go planuję gdzieś tak na wrzesień. Mam nadzieję, że już nie będzie zagrożenia pandemicznego. Yy, I wtedy będziemy mogli się spotkać, wszyscy się zjedziemy w jedno miejsce i spędzimy tak naprawdę całą noc wspólnie nad jednym projektem. Będzie pizza za darmo. Jeśli też pozwoli organizator y, lekcji, to być może piwko. Jeśli y, w, danej, w danym miejscu będzie można pić piwko, tego jeszcze nie wiem, wszystko będzie dogrywane, więc zobaczymy. Bartek, dzięki za webinar. Dzięki, Bartku. Jeśli musisz leczyć, to cześć. Certyfikaty dla osób, które ukończą kurs, oraz certyfikaty z wyróżnieniem, oraz dwie takie gwarancje. Y, zwrot 100% ceny do 30 dni, jeśli sobie zrezygnujecie. Możecie. Yy, tutaj różne mogą być powody. Kurs nie spełni Waszych oczekiwań, nie to co chcecie. Czyli kurs rozpoczynamy 11 maja, w tej chwili jest taka data. Jeżeli stwierdzicie, że to nie to, to do 9 czerwca macie czas, żeby powiedzieć, że sorry, ale chcę zwrot, i ja wtedy zwracam całą kasę za ten kurs. Więc kupując go teraz, nie ponosicie ryzyka, jeśli po prostu macie luźną kasę, oraz jest jeszcze gwarancja satysfakcji, czyli nielimitowane konsultacje online. Gdybyście zdobyli certyfikat z wyróżnieniem, a nie przeszli trzech rozmów kwalifikacyjnych, to wtedy ja siadam z Wami i analizujemy, próbujemy rozwiązywać jakieś zadanie, żeby Was lepiej przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej. A gdyby się okazało, że pięciu rozmów nie przejdziecie, to ja wtedy stwierdziłem, że coś zrobiłem, stwierdzę, że coś zrobiłem nie tak w tym kursie, że nie potrafiłem Was tego nauczyć, więc też wtedy możecie się ubiegać o zwrot kosztów. Dobra. Tyle takiego przejścia przez wszystko harmonogram kursu opublikowałem i chyba większość z Was dostała na maila takie informacje. Coś co jest ważne to ja nie uczę samego C++ o czym już mówiłem. Dużo się nauczymy z narzędzi czyli samego Linuxa oraz Vima, Gita, Githuba. Tutaj obiektowość to wiadomo rzeczy związane z C++. Będziemy uczyć się dobrych praktyk. Użycia kompilatorów G i Clang oraz systemów budowania Make i CMake. Duży nacisk na CMake, a, na Make a to tak tylko bardziej wspomnimy. Będziemy mieć testowanie, coś co rzadko się porusza na jakichkolwiek kursach języka. Nie uczą na przykład od razu frameworku do testowania. STL, czyli biblioteka standardowa, przejdziemy sobie przez to z narzędzie jeszcze debugger konsolowy GDB. Albo LLDB. Dlaczego tak cisnę na narzędzia konsolowe? Yy, zobaczycie, że niektóre projekty w C są robione tak, to są typowe rozwiązania serwerowe, gdzie nie macie okienek i musicie się zalogować na zdalny serwer, aby dopiero wtedy debugować aplikacje czy cokolwiek takich, z takich rzeczy robić. więc konsolowe rzeczy takie jak Vim czy GDB yy, są jednak warto znać w przypadku C. Jak wyjść z Vima? Zrestartować komputer, tak, to jest dobra odpowiedź. Co jeszcze? Valgrind i Adres Sanitizer z takich narzędzi, czyli coś do wykrywania wycieków pamięci, czy też ogólnie sanitizery możemy poruszyć. Yy, zarządzanie zasobami, wskaźniki, wszelkie takie dobre praktyki z C, szablony, wzorce projektowe, nowoczesny C. Mniej więcej tyle właśnie będzie w tym kursie. Dobra, jeszcze też będę planował coś takiego, że dla osób, które będą się wyróżniać, osiągną jakiś poziom bardzo szybko, yy, chcę z nich uczynić y, taką specjalną rolę, czy też dać takie osiągnięcie. Będą mentorami, yy, będą namaszczeni oczywiście za pozwoleniem i będą mogli też konsultować z innymi, czy też sprawdzać kod innym, będą takimi doradcami. Czyli Będą dowodzić w tej grupie, więc się też sami będziecie mogli dzięki temu zorganizować, będziecie wiedzieli, kto jest lepszy i też do kogo uderzać. Dzięki temu każdy się może uczyć i spełniać. Ja na przykład fajnie się uczę jako nauczyciel, gdy na przykład teraz mam Wam przedstawić nowy standard, musiałem się do tego przygotować, więc takie uczenie też jest jak najbardziej fajne. Więc jeżeli ktoś będzie chciał taką rolę pełnić, a będzie miał odpowiedni poziom w tym kursie, no to będzie super. No, i właściwie już powiedziałem wszystko, co miałem. Myślę, że jest w końcu czas na sesję QA dla Was. Jakieś pytania, jeśli macie, śmiało zadawajcie. Sam kurs jest dostępny w przedsprzedaży dzisiaj, no do 21.00 miał być, czyli jeszcze 5 minut. Jeśli ktoś dopiero teraz kogoś przekonałem, to spokojnie jeszcze poczekam, bo przedsprzedaż kursu zamknę wraz z końcem tego webinaru. Już widzę, że ktoś napisał dwukropek QRWA, wychodzi, tak, yy, są bardzo fajne skróty w, w Vimie. Zazwyczaj QA używałem, ale można też dodać jeszcze więcej, jeśli chce się zapisać. Widzę, że o Vimie fajnie właśnie, fajne dyskusje tutaj macie. A ktoś z Was zna może Emaxa? Dużo ludzi jest tak w opozycji. Albo WIM, albo EMAX. Mi kiedyś kolega, który zna EMAXa, dał mi instrukcję, jak nauczyć się EMAXa. Punkt pierwszy w niej brzmiał: naucz się WIMA. Stwierdziłem, że wystarczy mi WIM. Mariusz, ty już się zdecydowałeś. Super, dzięki, tak widziałem. Paweł, kto, yy, kto oprócz mnie będzie trenerem? To zależy, ile będzie osób. Jeżeli by się. Na pewno na YouTubie, na liveach będę ja. Nie jestem pewny, czy tylko, jeśli by było odpowiednio dużo osób, stać mnie też było, byłoby na zatrudnienie trenera, to jeszcze będzie Mateusz Adamski, z którym część z Was miała okazję go poznać na wielowątkowości, i on by niektóre tematy te podstawowe mógł przybliżyć, ale to zobaczymy. Albo być może nagralibyśmy z Mateuszem coś razem. Byłoby nas wtedy dwóch trenerów i bardziej w formie takiej gadki między nami, niektóre lekcje by się odbyły, żeby coś urozmaicić. Ale na pewno będę ja na większości lekcji. Yy, ale oprócz mnie, być może będą jeszcze inne osoby, które nie będą na samym wideo czy też na nagraniach Was uczyć, ale będą recenzentami kodu, czyli będą sprawdzać prace domowe i oglądać to, co Wy przysyłacie. Gdybym ja się nie wyrabiał i byłoby Was dużo, to na pewno coś takiego się stanie. Maksem przez sendmaila, tak. Bartku, świetnie zaprojektowany kurs, przyjrzyj się. Dziękuję bardzo. Dzięki za webinar, Bartku. Do usłyszenia. Ja Wam może, jeśli ktoś nie widział... Wysłałem Wam tylko linka, gdzie jeśli ktoś szuka, bo nie wiem skąd tutaj dotarł, być może przez wyszukiwarkę YouTubeową też dało radę i nie słyszał nic o kursie, to wysłałem stronkę y, tego kursu, gdzie można go jeszcze kupić i przeczytać coś więcej o nim. Czy można do kursu, czy do kursu można dołączyć w czasie jego trwania? Yy, nie wiem jeszcze. Wstępnie chciałem zrobić tak, że teraz kończymy przed sprzedaż wraz z końcem marca, właśnie teraz. Natomiast w kwietniu jeszcze otworzę taką zwykłą sprzedaż, gdzie będę chciał zdobyć więcej uczestników po prostu i tam cena będzie troszeczkę wyższa, o 100 zł wyższa, 1295 zamiast 1195, ale będzie możliwość płatności w ratach. I to będzie taka domyślnie zakładana forma. Yy. Wiem, że tutaj taką grupą docelową są różni ludzie, część z was będzie się chciała przekwalifikować i nie każdy ma odłożone jakieś większe pieniądze, tym bardziej, że teraz jest jakiś kryzys gospodarczy, więc ta płatność w ratach może niektórym się przydać i będą woleli w tej formie kupić ten kurs. Natomiast z tego co ja wiem i obserwowałem Macieja Aniserowicza, pewnie część z was go zna. On sprzedawał kurs DNA dla architektów na przykład i tam Cena była też ponad 1000 zł. Już jednak on miał inną grupę docelową. To byli programiści, którym raczej 1000, wydanie 1000 czy dwóch 2000 nie było aż takim dużym bólem, bo wiadomo, że programiści yy, dość dobrze zarabiają, ale wiadomo, też równie dobrze mogą dużo wydawać. Czy planuje coś dla bardziej zaawansowanych? Yy, planuję i. Gdybym miał powiedzieć tak naprawdę, to ten kurs on nie jest być może tak podstawowy jak to się wydaje, bo dorzuciłem do niego podstawy. On jest taki bardzo przekrojowy i niektóre rzeczy, które w nim poruszam, to są na takim bardzo zaawansowanym poziomie poruszane. No, w niektóre, że nawet tam za bardzo głębiej się nie da wchodzić, więc do samych bebechów zajrzymy. Ale będę planował też coś bardziej zaawansowanego, ale to dopiero przyszły rok i nie wcześniej. Taki dedykowany jakby kurs, żeby. Mieć yy, ściśle określoną grupę docelową, na przykład osoby po takim kursie, i wtedy będziemy mogli to kontynuować albo też sobie przypomnieć niektóre rzeczy, ale jeszcze gdzieś głębiej zajrzeć. Wątki. Jeśli pojawią się online, dostaniemy wiadomość przez newslettera. Jeśli jesteś na newsletterze, jak najbardziej, na pewno dostaniesz. Czy kiedyś oprócz C w Twojej szkole zobaczymy Java Pythona? Nie wiem. Obecnie tak Coder School promuje, aby to była szkoła języka C, ale nie wykluczam, przede wszystkim Pythona nie wykluczam. Już yy, miałem parę rozmów z osobami, które chciałyby zrobić Pythona. Ja sam też myślałem o Pythonie i to będzie zależało od paru czynników. Gdyby bardzo dużo osób się zapisało na ten kurs C, i powiedzmy, dochód z niego mógłby mi z, yy, sfinansować moje życie na Kilka miesięcy w przód, po których nie będę jeszcze prowadził tego kursu, to wtedy, gdybym miał po prostu ten dochód, mógłbym zająć się tworzeniem czegoś nowego, albo mógłbym też zapłacić komuś za stworzenie takiego kontentu. Więc y, to troszeczkę uzależnia od wielu rzeczy, między innymi od tego, ile ludzi uda mi się tutaj na ten kurs y, zdobyć, więc jakie będą też moje dochody. Ale chciałbym kiedyś mieć Pythona w ofercie, na pewno. Z tym, że na razie nie podaję żadnej konkretnej daty. Piotr, czy do kursu trzeba dużo się douczyć wcześniej, czy można później w trakcie? Yy, sugerowałbym wcześniej przejrzeć te kursy z e-lenta, kurs C oraz kurs obiektowego C. Później w trakcie wiem, że niektórzy narzekają, że rzeczy jest dużo. Tak do ogarnięcia, ale ja też trzymam pewne tempo, bo wiem, że jak się odpuszcza i niektórzy mają za dużo wolnego, to jeszcze mniej robią. I to jakby już wynika z mojego doświadczenia, więc tempo jakby mam opracowane. I jeżeli co najmniej dwie godziny każdego dnia znajdziesz, bez problemu ten kurs przejdziesz i wszystko powinno się udać. Natomiast jeśli nie masz takich podstaw, lepiej to zrobić wcześniej. Wiem, że niektórzy próbowali w trakcie kursu też to robić tak się dokształcać yy, wszystko da radę, tylko wtedy troszeczkę więcej niż dwie godziny dziennie byś musiał poświęcić. Jeśli masz tyle czasu, ok. Ale sugeruję przed kursem. Tak, Krzysiek, Ty też polecasz obejrzeć Zalęta. Yy, o samym Zalencie też wiele opinii w internecie poczytacie. Szczególnie jeśli yy, do takiego bardziej remon, renomowanego jakiegoś forum o C zajrzycie, to tam po nim jadą, że uczy złych rzeczy nieaktualnych albo złych praktyk, i to jest fakt. Ale lepiej jakby mieć te podstawy C, chociażby przestarzałego, yy, i dopiero u mnie na kursie się nauczymy nowszego, niż tak startować z zera, zupełnie o tym nie wiedząc. Będzie łatwiej po prostu na kursie. Można też tak spróbować. Yy, ja też nie wiem, ile ta część, która będzie o podstawach na początku, Wam da, bo tak jakby te podstawy dopiero teraz zostały stworzone specjalnie na potrzeby kursu, tak naprawdę stacjonarnego, ale zdecydowaliśmy się, że to będzie kurs online, no i zobaczymy, ile one Wam wyjaśnią. OK, oglądałeś Piotrze Zelenta, więc nie w trybie nauki. OK, no to sugeruję, żebyś mimo wszystko też spróbował powtarzać to, co tam robi Pan Mirek. To czego nie sugeruję, albo odradzam, to instalowanie CodeBlocksa jako IDE. On używa CodeBlocksa, i być może do nauki fajne, że tak wszystko działa po jednym przycisku, ale używaj sobie tego IDE online, na przykład REPL.IT IT, albo Visual Studio Code, jeśli potrafisz jeszcze kompilatory sobie doinstalować. Wydra, dzięki za webinar. Dzięki, hej. Ja też mam parę pytań takich, które w międzyczasie yy, zdobyłem, więc Wam odpowiem od razu przy niej. Jestem troszeczkę przygotowany. Coś, o co mnie inne osoby pytały, często zadawane pytania. Kiedy rozpoczyna się ta edycja? Wstępnie jest to 11 maja. Planowałem 14, jeszcze wcześniej gdzieś pisałem, że to pewnie będzie czerwiec, ale po weekendzie majowym myślę, że będzie taki idealny czas, żeby rozpocząć. Nie wiadomo też, jak ten weekend majowy będziemy spędzać. Wiadomo, są też wybory. No to zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Czy przełożą, co z pandemią? Ile będzie kosztował kurs w kolejnej edycji? Też takie pytanie dostałem. I moja odpowiedź jest: nie mam pojęcia. Bo to zależy od tego, jakie będzie zainteresowanie tą edycją i jakie też będą opinie po tym kursie. Poczekam na opinie, czy co ludzie stwierdzą, czy kurs jest wart tej ceny, czy nie. Mam nadzieję, przynajmniej w edycjach stacjonarnych dostawałem dużo odpowiedzi, że kurs jest wart więcej niż za niego biorę. Zobaczymy, jakie tutaj będą odpowiedzi. Krzysiek, dzięki za webinar. Dzięki, na razie. Tak, Do Visuala można, tak naprawdę do C++ mamy parę różnych kompilatorów. I jeżeli masz Visual Studio, na przykład Visual Studio Express 2015, o ile wiem, ono jest darmowe, ale nie wspiera C17 ani 20, bo tam jest chyba nawet niepełne wsparcie 14, to od razu masz z kompilatorem Visualowym, natomiast Visual Studio Code, one są nazwą podobne, bo to też Microsoft zrobił, ale to jest takie zupełnie oddzielne środowisko gdzie możesz programować w dowolnym języku i jak chcesz tam c to sobie kompilator sam musisz doinstalować. I pod Windowsem można to zrobić. Ja też sugeruję tak naprawdę używanie Linuxa, bo na kursie będziemy Linuxa mieć, albo w maszynie wirtualnej, albo jako docker, obraz dockerowy, albo jak ktoś ma Windowsa 10, to jest WSL, Windows Subsystem for Linux. Muszę się napić, w gardle zasło. I w tym WSL-u po prostu w Windowsie już macie tego Linuxa wbudowanego. Linię komend i wszystkie jego komendy. Yy, polecenia. O, cześć Martyna. Zastanawiam się, czy doradziłbyś wzięcie udziału osobie, która uczyła się dobrych parę lat temu C. Nie pytam o siebie, ale mam jednego chętnego pod ręką. Yy, tak, zgłaszają się do mnie takie osoby. Yy, czy doradziłbym? No to zależy, co ta osoba chce robić. Patrzmy bardziej na intencję. Jeśli chce się przebranżowić albo faktycznie zacząć kodować, to jak najbardziej, to to będzie na pewno łatwiejsze niż nauka z książek samemu. A jeśli chce się nauczyć po prostu jako ciekawostkę, to już zależy od niej. Jeśli chce wydać tyle pieniędzy i to jest dla niej ok, nie mam z tym problemu, bo oczywiście są kursy darmowe, tak jak kurs pana Zelenta. Ale no wiadomo, one nie uczą do odpowiedniego poziomu, żeby zdobyć pracę jako programista C++. Więc jako ciekawostkę też można. Ale też mogę polecić jakieś kursy z Udemy. Wtedy powiedzmy za 50 zł można coś sobie kupić. Jeśli tylko tak, żeby zobaczyć, czy mi się to spodoba, czy nie, to to może być mniejszy koszt. Michał, czy pracowałeś masę czasu w NOKI? Tak, trochę pracowałem. Czy planuje coś z Embedded? Gdybyście zobaczyli moją listę, taką jakie mam rzeczy w planach, to parę ekranów ona zajmie, i tak, coś z MBD też planowałem. Na razie problemem jest bardziej czas. Mogłbym też parę rzeczy pozlecać, no ale to będzie zależało od tego, czy z tego kursu mi się uda zarobić odpowiednio dużo pieniędzy, żeby mieć właśnie na to fundusze, albo żeby sobie kupić czas, albo żeby samemu, jeśli to mi sfinansuje, powiedzmy parę tam miesięcy, że będę mógł. Po prostu nic nie robić, to wtedy będę siedział i tworzył dodatkowe kursy. Więc z Embedded jak najbardziej coś w planach mam. Y jakieś takie krótkie szkolenia myślę, że na początek bym zrobił coś typu jednodniowe szkolenie, bardziej w tej formie, żeby zdobyć jakiś feedback, co o tym ludzie sądzą, co myślą, y opowiedzieć o problemach, jakie tam są typowe w Embedded. Coś takiego robiłem, ale jako szkolenia wewnętrzne dla firm, więc trochę materiałów mam też gotowych z Embedded. Niewykluczone przede wszystkim. Jeśli odpowiednio dużo ludzi będzie mnie naciskać czy pytać o takie rzeczy, to, to będzie tylko przyspieszać i mnie bardziej motywować, żeby coś takiego zrobić. W oczekiwaniu na kolejne Wasze pytania, dorzucę jeszcze parę swoich. Kiedy kolejna edycja? Bo też to dostawałem. Tutaj zobaczymy. Najprawdopodobniej koniec 2020. Gdyby się okazało, że są bardzo dobre opinie po tej edycji, i zadowolenie ludzi. Jeśli nie, to początek 2021. Jeszcze chciałbym gdzieś w międzyczasie upchnąć tą wielowątkowość, gdyby odpowiednio dużo ludzi zgłosiło zainteresowanie, i też by była ona w wersji online. No i zobaczymy. Jeśli miałbym trochę czasu na tworzenie czegoś własnego, to też gdzieś tam bym to upychał, więc być może kolejna edycja mogłaby być przesunięta, żeby była faktycznie trochę później, czyli ten 2021 rok. Jeśli kogoś nie stać na zapłatę 1195 zł w całości, na przykład teraz w przedsprzedaży, to spokojnie już mówiłem będzie jeszcze opcja, żeby go kupić na raty, 100 zł drożej. Będzie 5 rat po 259 zł. A gdyby ktoś z Waszych znajomych był zainteresowany tematem, to ja będę bardzo wdzięczny za podrzucenie Informacji o tym kursie. Czyli wielowątkowość stacjonarnie już nie będzie? Nie wiem, Marcin. Zobaczymy. Możliwe, że stacjonarnie też. Zobaczymy. No, myślę, że otworzę zapisy, jeśli oczywiście sytuacja się ustabilizuje. Stacjonarne też, ale gdyby się nie zebrało wystarczająco dużo ludzi, to wszystko zrobię online. Natomiast gdyby była grupa też taka stacjonarna, czyli. Minimum 10, najlepiej 12 osób, góra, zupełna góra 15 stacjonarnie, to też by była stacjonarna. Ale będę preferował edycję online. Mini kursy Paweł, tak z Estela albo Modern C? -a. Jak je robiłem stacjonarnie, to było dość małe zainteresowanie, ale to wynika głównie z tego, że to osoby, które są bardziej świadome, czyli już takie pracujące w branży, wiedzą, że czegoś takiego się muszą nauczyć. Natomiast osoby tak z ulicy, które się interesują C i chcą, i chcą jakiś kurs po prostu mieć, to one nie wiedzą, co to jest STL albo Modern C. Po prostu poszukują kursu C. Więc ciężko ich im powiedzieć, że potrzebują STL albo Modern C. Oni po prostu wiedzą, że chcą mieć C, yy, więc słabo się to sprzedawało. Ale zobaczymy. Być może gdzieś wrzucę taką ofertę jeszcze w przyszłości, ale dopiero, gdy się uzbiera odpowiednia liczba osób, coś takiego mógłbym zrobić. Chociaż jeszcze jest taka opcja, że gdyby mi się udało dość dobrze tą platformę do kursu online tak zintegrować i zrobić wszystko, żeby działało dość automatycznie, być może mógłbym dawać jakiś dostęp tylko na wybrane lekcje, na przykład OSTL albo Modern C. I myślę, że to by było takie bardzo satysfakcjonujące dla mnie rozwiązanie. Czyli kto sobie opłaci jakiś kawałek, tylko wycinek tego kursu, to tylko do niego dostanie dostęp. No ale to też jest problematyczne, bo trzeba jakoś dbać o te uprawnienia. No i zobaczymy. Na razie nie ma żadnej takiej platformy, która by zapewniała to, co ja chcę i muszę dużo tworzyć samemu. Widzę, że pomysł wam się spodobał, jak online albo nagrania. Super. Pojedyncze lekcje. Brzmi to fajnie. Zobaczymy, czy mi się uda. Pytajcie mnie o to w przyszłości, jak już będzie bliżej kursu, czy coś mi się z tym udało zrobić, ale na pewno się zorientuję w czymś takim. Inne pytanie: Kiedy jeszcze będzie można kupić kurs w tej edycji? To już Wam odpowiedziałem. Kwiecień. Dzisiaj kończy się wyzwanie. Czy są tu osoby, które uczestniczyły w wyzwaniu? Jest wyzwanie czystego kodu, w którym będzie można ten kurs wygrać. Główna nagroda to jest 100% zniżki. Jest też 5 nagród, 5 zniżek po 50%. Natomiast każda osoba, która przyśle wyzwanie dostanie 10% zniżki, która prześle działające rozwiązanie. I jeśli ktoś na przykład z Was czeka, czy wygra, czy nie i się zastanawia, czy kurs kupować, czy nie, to powiem tak. Jeśli go kupicie na przykład teraz, a się potem okaże, że zniżki nie dostaliście, a tylko tak chcieliście kupić, to ja Wam pieniądze mogę zwrócić. Po prostu rezygnujecie i powiecie, że dobra, jednak nie, bo powód, nie musicie podawać powodu, ale wystarczy, że napiszecie, bo liczyłem na zniżkę, ale się nie udało. Natomiast jeśli na przykład wygrasz zniżkę 50%. To ci zwrócę te 50% kasy, której wpłaciłeś, czyli od tej niższej ceny, czyli masz tak jakby kurs jeszcze taniej. Możesz go też kupić oczywiście później, nie zabraniam, yy, ale wtedy już będzie od tej wyższej ceny, czyli od 1295%, czyli zniżka 50% do tyle, że będzie 50 zł. drożej. Niby nie dużo, ale zawsze coś. Łukasz, polecasz może, a może planujesz naukę jakiegoś frameworka, na przykład QT. Yy... Hmm. Ja nie planuję, bo QT sam też nie znam, tylko jakieś podstawy. Yy... Jeśli ktoś inny by stworzył z trenerów coś takiego, ok. Myślę, że mógłbym się zastanowić nad jakimś wspólnym zrobieniem takiego kursu, czy wypuszczeniem go. Yy... Ale czy polecam sam Qt? To zależy, w jakie projekty celujesz, bo on jest faktycznie tak najpopularniejszy, jeśli chodzi o jakieś e, rzeczy związane właśnie z okienkami w C. Ale to nie jest jedyny framework. Z e, samych tych frameworków też nie ma dużo. Znaczy, jak się przejrzy, listę to naprawdę jest dużo, ale z takich popularniejszych to jest właśnie Qt, jeszcze jakieś WX Widgets, ostatnio SFML jest popularny. Ale nie wiem, którym miałbym tak naprawdę doradzić. Na pewno, framework do testowania GTest i Catch 2. Te dwa radzę się uczyć, ale to są testowe. Natomiast z okienkowych Qt, jeśli już ktoś się zastanawia nad jakimś, to tak, bo on jest najpopularniejszy, ale jeszcze jakiś też jest, nie pamiętam teraz zupełnie nazwy, który w C dość fajne efekty można rzucić, osiągnąć, pisząc dość mało kodu. Jak mi się przypomni albo ktoś mnie zapyta, to jeszcze może gdzieś sprawdzę. Kiedyś był GTK, tak, ale to znaczy on jest ciągle i jest popularny w Linuxie używany głównie. Hmm. Ale myślę, że Qt jest popularniejszy. Frameworki testowe jak najbardziej. Z graficznych myślę, że gdzieś w Niemczech znajdziesz dużo ofert pracy, gdzie poszukują osoby ze znajomością Qt. Więc możesz. Ale nie polecę Ci żadnych dobrych kursów, bo nie znam takich z QT. Jest tutorial też na pewno na stronie samego Kuteka. Możesz sobie zobaczyć i próbować przejść ten tutorial krok po kroku. Marcin, dzięki. Do zobaczenia. Jeszcze parę pytań mam. Czy zniżkę z wyzwania można wykorzystać na kolejną edycję kursu? Tutaj odpowiedź brzmi nie, ona będzie tylko na tę edycję. I czy w czasie sprzedaży w kwietniu też będzie jakieś wyzwanie? Tak, planuję jeszcze jedno wyzwanie. Jeszcze nie powiem, nie zdradzę jakie. Teraz jest wyzwanie czystego kodu. Na chwilę obecną musiałbym zobaczyć, ile osób przysłało mi rozwiązanie. Zaraz Wam mogę powiedzieć, bo na pewno są tu osoby, które też na to czekają. Ja wstępnie ogłaszałem, że 2 kwietnia ogłoszę wyniki tego wyzwania. Wiem, że parę osób teraz przysłało rozwiązania. Syndrom Studenta jest silny, tak na ostatnią chwilę, więc troszeczkę będę miał do sprawdzenia. Obawiam się, że mogę nie zdążyć, ale liczę, że przynajmniej 3 kwietnia wszystko dostaniecie i bardzo będę chciał też nagrać yy, wideo wideo, w którym omówię zwycięskie rozwiązania i też najczęściej popełniane błędy. Więc to też będzie taka dodatkowa lekcja, której możecie się nauczyć C++, co tam oceniałem. 32 osoby w tej chwili przysłały rozwiązanie. Jeszcze możliwe, że inne doślą. Więc troszeczkę tego sprawdzania już mam. Marek, ty już zapłaciłeś za kurs. Jak teraz zrobisz wyzwanie, jak jeszcze zdążysz, dostaniesz 10% zniżki, to ja ci zwrócę te 10%. Tak? Osoby, które już zapłaciły, a wygrają w wyzwaniu, to zwrócę wam odpowiednie części kosztów. Więc spokojnie. Do dzisiaj, do północy, wyzwanie możesz przesłać, jeśli jeszcze nie przesłałeś. Tak, wyzwania zmuszają do nauki, i ja widzę, jaki jest fajny odzew. Cieszę się bardzo, że zrobiłem to wyzwanie, bo parę ludzi się zgłosiło, znaczy, nawet nie parę. Ponad 130 osób było zainteresowanych tym wyzwaniem. Zapisywało się jeszcze więcej, ale tam część nie potwierdzała udziału. Tak naprawdę około 180 osób, więc jestem bardzo zdziwiony, jaką to miało siłę rażenia i gdzie ja mogłem dotrzeć dzięki takiemu wyzwaniu. I na pewno będę planował jeszcze jedno w kwietniu. Myślę, że to jest fajne, jak ktoś się zresztą już zaangażuje i coś zrobi, zobaczy jaki ten C++ jest, co tutaj można w nim napisać, też będzie później yy, chętniej to kontynuował. Co jeszcze? Kiedy będą wyniki obecnego wyzwania, to już Wam powiedziałem. Będę też je omawiał. Zobaczymy, jak z tym nagraniem pójdzie. Yy, z tego, co... Na razie mogę powiedzieć, nie chciałem też zaglądać za bardzo na obecne rozwiązania, które mi przesyłaliście. Ja tylko tak bardzo pobieżnie patrzyłem. Rozwiązania są bardzo różne. Niektóre eleganckie, niektóre mniej eleganckie. Ale takie fajne, które są, to gdzieś w około 30 liniach kodu się potrafiły zmieścić, tak mi się wydaje. 30-40 linii kodu. Zresztą, sama liczba linii kodu to nie jest jakimś wyznacznikiem. Ważne, żeby ten kod się dobrze czytał. OK, pytań póki co od Was nie widzę więcej. Jeśli jeszcze macie, to zadajcie, bo teraz, wraz z końcem tego webinaru, ja bym chciał zamknąć przed sprzedaż. Materiały, tak jak mówiłem, wszystkie są ukończone, wszystko mamy. Teraz platformę będę robił w wolnym czasie, dopóki nie rozpoczniemy. Potestuję parę rozwiązań, zobaczymy, co nam wyjdzie. I też w przedsprzedaży, jeszcze nie mówiłem o takich bonusach, ale Daje też gwarantowaną nagrodę zawód programista Macieja Aniserowicza. Kto z Was czytał? Albo kto by chciał taką książkę. Bo osoby, które kupią w przedsprzedaży dostaną tę książkę ode mnie. No i tam jest fajnie opisane, jak wygląda zawód programisty. W szczególności to będzie przydatne dla osób spoza branży. Czy to tak naprawdę wygląda, że ty siedzisz i cały dzień klepiesz w klawiaturę? Jak dużo, ile się tam tego pisze? Prawda jest taka, że jeśli tego klepania jest 10%, to jest tak naprawdę dobrze, ale to też zależy od projektu. Jak są projekty w fazie takiej developmentu, startują, to jest więcej tego pisania, a później, jak są dojrzałe projekty, to tak naprawdę jest więcej myślenia i szukania błędów niż samego pisania. Ale wiele osób o tym nie wie i na przykład myśli, że praca programisty to jest klepanie tylko kodu. Zresztą mogę chyba Wam HackerTyper, bardzo znane, co się robi w pracy, gdy obok przechodzi menedżer? Odpalacie sobie hacker typera i walicie w klawiaturę. To jest fajna stronka www, gdzie cokolwiek nie wciśniecie, pisze się Wam kod z jądra Linuxa i teraz możecie udawać, jak to Wy dużo i szybko piszecie, jakimi jesteście dobrymi programistami. Od razu widok taki jak w terminalu, więc świetnie to wygląda. Ale tak właśnie nie wygląda praca programisty. No, tak, Michał, w mojej firmie się dużo klepie. Tak. Korpo zazwyczaj jest tego mniej, ale to zależy jaki projekt. W korporacjach też są projekty, które dopiero startują, więc bardziej nie zależy od firmy, tylko od projektu. W startupach na pewno się dużo klepie, ale w dojrzałych projektach już znacznie mniej. Ty Piotrze słuchasz podcasta Maćka Aniserowicza? Też słucham. Ma też daily vlogi na YouTubie, ale jakby forma nie zawsze do mnie dociera. Niektóre oglądam wyrywkowo takie ciekawsze. Dobra, myślę, że chyba nie macie już za dużo pytań, Część z Was już też poszła. Yy, więc to jest wszystko, co mam tutaj na prezentacji. Ja też zamykam przed sprzedaż. Teraz. Zaraz wszystko przestawię sobie tu w systemach. I kolejna możliwość nabycia tego kursu będzie dopiero. Yy, będzie dopiero w kwietniu. Kurs online, dobrze, przed sprzedaż wyłączona. Jeśli jesteście ciekawi ile osób póki co jest na kursie, to zaraz wam też powiem. 22 osoby. Jeśli dobrze liczę. 22 osoby są teraz na kursie. Na kurs zapisane. No, i będę jeszcze zbierał więcej osób, które no już w normalnej sprzedaży w kwietniu. Bardzo bym chciał, aby uzbierały się 64 osoby minimum, i to będzie coś, co pozwoli mi z czystym sercem wtedy ten kurs tak prowadzić, bo to pokryje wszelkie moje koszty na ten czas, kiedy ten kurs będę prowadził. Dobrze, jeśli Wy nie macie więcej pytań, ja do Was także pytań więcej nie mam. Więc pożegnamy się już i co? Jeśli ktoś jeszcze będzie chciał to, zaproszę też na to wyzwanie. Tak naprawdę, jeśli jesteście na newsletterze, to dostaniecie e maila, gdzie podlinkuję wam film, w którym omawiam wyzwanie. A tymczasem żegnam się z wami i z niektórymi z was do zobaczenia na kursie. Jak ktoś nie jest jeszcze przekonany, to nie namawiam ostro. Tyle z mojej strony. Na razie.